Akcja. Nasz producent robi się coraz bardziej aktywny. Chyba chce zostać członkiem ekipy i brać udział w podcaście i rozmawiać z nami. Chce wejść do... I tak dopiero materiał będzie dobry, jak przestaną skrzypić schody. I piszczeć w pies. I duchy potrząsać łańcuchami. Dla kurażu. Dla kurażu. Łyczek dla kurażu. Dzisiaj pijemy z nieodpowiednich kieliszków Prosecco. Cały czas pijemy z nieodpowiednich kieliszków. W sumie to cud, że jeszcze nikt się nie przyjebał, bo to są kieliszki do czerwonego, a my cały czas pijemy białe. No widocznie wszyscy wiedzą tak jeszcze mniej o kieliszkach niż my. Dzisiaj odcinek muzyczny trochę, ale zanim do niego przejdziemy, a naszym sponsorem dzisiaj jest Marta Nowak. Oraz Aż Dziennik. Tak, jest to pierwszy nasz odcinek sponsorowany. Raczej segment sponsorowany. Mhm. I w tym, że ja powiem ciutkę o tym, co mojego dzisiaj wyszło, ponieważ dzisiaj w Aż Dzienniku wypuściliśmy mój audiobook Polska dla Polek. I to jest taki poradnik dla lasek, jak żyć. Wow. Oczywiście, czyli jakby wszystkie tematy od A do Z, dziewczyny, powiem wam, jak żyć, ale a tak naprawdę to chodzi o to, że to jakby całość powstała z takiej refleksji, trochę mojej, a trochę mojego ówczesnego szefa Rafała Madajczaka, że jakby w Polsce coraz więcej dziewczyn jest takich już bardzo hop do przodu, niezależnych, pewnych siebie, ale jakby non-stop jest tak, że świat, Polska i społeczeństwo nam dalej rzuca kłody pod nogi. A to matka się przypieprzy, że pierogów nie lepimy. Mhm. A to chłop oczekuje, że mu będziemy po prostu prać gacie do końca życia. A to szef płaci mniej nam niż koledze na tym samym stanowisku. A to wiesz, a to nasz mechanik samochodowy po prostu myśli, że jesteśmy debilką, bo po prostu jesteśmy babą, która ma auto. Jakby cały czas jakby ten patriarchat gdzieś tam kwiczy i trzeszczy, mimo tego, że my jesteśmy już dalej. I nie chce zdechnąć. Nie chce zdechnąć. I jakby to jest właśnie przewodnik po tych rafach koralowych życia. Jak sobie poradzić, kiedy jesteś już taka pewna siebie, niezależna, zadowolona z życia generalnie, ale ciągle kurwa coś. I powiedz nam, Marto, gdzie możemy dostać swój audiobook? Jak go odsłuchać? Mój audiobook, moi drodzy, można odsłuchać na wielu miejscach. Jest on na Spotify pod hasłem Polska dla Polek, go znajdziecie. Jest też na YouTubie Aż Dziennika. Albo jest na landing page'u ażkobiety.pl. Jestem tam wszędzie, niedługo będzie też na Storytel i na Audiotece i go bardzo ładnie przeczytała Ola Popławska. O, właśnie miałam pytać. Tak, znana aktorka, między innymi pewnie ją widzieliście w Watasze albo w Klangorze, a jak ktoś jest fancy i chodzi do teatru, to mógł ją też widzieć na przykład w spektaklach Grzegorza Jarzyny. Bardzo jestem ciekawa, czy skoro to jest audiobook, to będzie na przykład... Jakbyś, wiesz, dostała się na te listy, co omawiałyśmy w poprzednich odcinkach, najczęściej czytanych przez Polaków rzeczy. Czy można uznać, że to są czytane rzeczy, czy bardziej słuchane, jeśli jest tylko w audiobooku? Sprawdzimy to za rok. Oj, myślę, że Nosowskiej nie pobije. O, może być ciężko. Ale nie, w ogóle myślę, że jest tak, że jak ktoś pyta kogoś, czy czytał książkę, to nikomu nie przychodzi do głowy, że może się w to wliczać jakby książka słuchana, że jakby to jest trochę inne, że ten akt czytania jest jakby ważny w tym pytaniu, mam wrażenie, wciąż. No ciekawe, bo ja słucham dużo książek i myślę, że coraz więcej ludzi słucha. A może to jest jakby, może to wynika z naszej różnicy, bo ja generalnie mało książek słucham, bardziej czytam. No tak, ja słucham głównie dlatego, że mogę wtedy jednocześnie rysować, ale to faktycznie jest specyfika mojej pracy. W każdym razie dziękujemy Ci, gościmy dzisiaj wydawaną autorkę Martę Nowak. I jeżeli wy również chcecie na przykład zostać naszym sponsorem i zostać wspomnianymi w naszym segmencie sponsorowanym, Cheetos za mało nam płaci, żeby mógł tak duży mieć udział w tym podcaście. Cheetos jest naszym dyrektorem kreatywnym i on wszystko może, jak każdy bardzo, dyrektor kreatywny. Bardzo kreatywnym. W każdym razie tak, odzywajcie się do nas.
jak chcecie w nas rzucać pieniędzmi, albo nie wiem, kupić drugi mikrofon, to wtedy może tu nawet teraz być wasze logo. Wasze powiększone logo, jeszcze większe. Jeszcze większe. Największe. Patrzyłam sobie na feedback z naszego ostatniego odcinka i bardzo spodobało się hasło Marty Lempart: Kurestwo, kłamstwo, kradzież. No to jest, wiesz, już nasze hasło tak naprawdę. Przywłaszczyłyśmy sobie je trochę. Tak. Myślę, tak, że ukradłyśmy to, jak, ponieważ jest to nasze hasło. A ponieważ jesteśmy również fankami home decor, to zasugerowałyśmy się głosami naszych słuchaczy i zaprojektowałyśmy taką piękną naklejkę. Niektórzy mają na ścianie Live, Love, Love. My proponujemy Kurestwo, kłamstwo, kradzież. Sam raz do salonu nad waszą kanapę, nad wasz pastelowy fotel i co tutaj jest jeszcze ciekawego? Jak oceniasz to wnętrze? No jest to narożnik, bez wątpienia. Jest to narożnik do dużego salonu i z tobą mają po trzy nogi, więc to jest takie wnętrze, powiedziałabym, nowoczesne. Być może nie jest to nawet mikro, a makroapartament. Makroapartament. Czyli jakieś 50 metrów będzie. Będzie. Jak nic. Mam nadzieję, że tutaj jest na dobrą stronę ten materac i poduchy na kanapie, że żadna tutaj influencerka się nie wyprowadziła z tego mieszkania i nie przełożyła sprytnie. No, wygląda trochę jak mieszkanie influencerki. No. Krowa ma dziś bardzo dużo do powiedzenia. Ciekawe, czy słychać go. Pewnie słychać, bo to dość czuły mikrofon. Więc jest dzisiaj więcej prowadzących niż słuchaczy na bieżenie w tym podcaście. Aż ciężko się zabrać do mówienia tego, o czym miałyśmy mówić. Dzisiaj folwark zwierzęcy. Istny Orwell, jak powiedziałaby polska prawica. Widać, że literatka wydała książkę. Już, proszę, tu, tam. Tu jak z rękawa. Dość śmieszków, Kasia. Przejdźmy do tego, co poważne. No, myślisz? Dobrze, to... No bo dzisiaj będziemy rozmawiać o polskiej piosence. Ponieważ właśnie teraz, gdy rozmawiamy, jesteśmy w samym centrum Eurowizji. I nie wiem, czy ty na przykład widziałaś tę jakby wyśmiewaną piosenkę Rafała Brzozowskiego The Ride, która reprezentuje Polskę w tym roku. Widziałam bardzo krótki fragment. Bo ja myślę, że nikt jej nie widział. I to jest jakby, że strasznie mało ludzi, którzy jakby śmieją się z TVP i tak dalej, ją widziało. To ominął mnie ten mem zupełnie. To z czego się śmieją? No z tego, że to jest Rafał Brzozowski, i który jest prezenterem TVP i wyjeżdża na Eurowizję, jakby... Jest to takie, no po prostu taka zwykła beka z... O, czyli to zdaje mi piłkę. Jest to taka zwykła beka z TVP, taka jak zawsze, nie? I ja zadałam sobie trud, żeby w ogóle ten utwór sobie odtworzyć. I jestem pod głębokim wrażeniem na przykład tego, bo to jest taki zwykły, kompletnie i teledysk, i tekst, i muzyka. Taki diskopolowy, nie? Jestem jakoś zupełnie poza lupem. Na jakiej zasadzie wybiera się reprezentanta kraju na Eurowizję? Wiesz co? Kiedyś było tak. Pamiętasz, jak byłyśmy małe, jak były takie krajowe wybory, że się SMS-ami głosowało? Wysyłało się SMS-y, tak. A teraz nie wiem. Teraz chyba wybiera ktoś. Ale kto? Ale kto? I co to ma wspólnego z TVP? No bo właśnie... pamiętasz taki zespół Tulia? Nie. Jezu, Kasia, gdzie ty żyjesz? Zespół Tulia to były takie laski folkowe, które stały i śpiewały tak trochę churalnie, tak wiesz, trochę w stylu Mazowsza, że kilka naraz śpiewały po prostu to samo. Jakieś takie piosenki o miłości, o tam, wiesz. I one były na Eurowizji 2 lata temu i to wydaje mi się, że wtedy było coś takiego, że tam, że wiesz, że to takie jest TVP-owskie, bo to chyba właśnie, kurde, nie wiem, TVP decyduje, nie wiem. Ale kto by wysłał Rafała Brzozowskiego? Nie było na pewno żadnego konkursu. Właśnie wykorzystałam moment przerwy, który miałyśmy na wpuszczanie krowy do pokoju, żeby dowiedzieć się, kto wybiera reprezentanta Eurowizji. I czasem są to publiczne eliminacje, na przykład rok temu w Szansie na sukces, ale w tym roku, czy w 2019 roku była to komisja ekspertów powołana przez TVP. Mm-hmm. Więc dlatego jest ta beka, nie? Już wszystko jasne. Tak. Okay. No i właśnie ten Rafał Brzozowski, to tam nie musimy go oglądać i tak dalej. Zdumiało mnie co prawda to, że taką zwykłą i chujową i nudną muzykę pisały 4 osoby. Oh my God. Podobnie jak tekst, który też jest zwykły i nudny i chujowy. Ale ja sobie z tej okazji w ogóle przypomniałam historię polskiej Eurowizji. I czy ty chcesz ze mną wsiąść do tej kapsuły czasu? Chcę, zaznaczając najpierw, bardzo chcę, zaznaczając, że
jedyne eventy w polskiej historii Eurowizji, jakie pamiętam, to oczywiście Edyta Górniak w białej sukience. Ich troje i Kajne Grenzen. A Cleo i Donatan. A i to w zasadzie tyle, jeśli chodzi o moją pamięć Eurowizji. I z tego utrwaliło mi się jakoś, że Eurowizja, że te nasze, że są dwa kierunki, w które zwykle idziemy, chcąc wygrać Eurowizję. I albo jest to polskość na pełnej, albo jest to jesteśmy jednym narodem ponad podziałami w stylu Kajne Grenzen właśnie, że albo jesteśmy tacy światowi, otwarci i śpiewamy w kilku językach. Proszę ignoruj Chitosa, bo wiesz, z nim trzeba jak... Jezu, dzisiaj jest odcinek poświęcony Chitosowi. Bo... On sponsoruje ten odcinek. Z nim się nie da inaczej. Czyli tak, tam. Brawo, rzuciłaś mu piłkę, on teraz będzie przekonany, że to jest ten czas, w którym ty zajmujesz się rzucaniem mu piłki. Przepraszam. Przepraszam, znowu zrobiło mnie tak, jakby behawiorysta kazał. Wracając do Eurowizji i w ogóle są właśnie te dwa kierunki, ale domyślam się, że opowiesz mi i nakreślisz mi tutaj szerszy kontekst polskich występów na Eurowizji. Wiesz co, ja w ogóle, może pokażę ci taki materiał, który ma kilka minut i możemy go komentować, bo on jest bardzo, w sensie są tam od 94 roku wszystkie piosenki polskie na Eurowizji i widać właśnie te takie paterny, bo to dawaj, ma, powiesz, po kilkanaście, potem 20 sekund. A może odtworzę tutaj, nie? Weź tak. To weź wpisz Polska na Eurowizji, wszystkie występy na przykład. Polska na Eurowizji. O, dawaj. O, i to pierwsze. Dobrze. Nie wiem, czy to pokażemy? Pewnie tak. Zobaczymy. Ach. I to pamiętamy wszyscy, nie? Czy kiedyś doszliśmy wyżej niż to słynne drugie miejsce? Nie, nie. Nigdy. Ale ta biała sukienka, jakby wtedy dziewczyny po prostu nosiły te sukienki, które wyglądały jak halki, nie? Tak, tak. Ale to wraca teraz. 94? No tak, 90 są teraz na topie. Przepięknie się Edzia prezentowała. Przepięknie. Była taka młoda i w ogóle nie była foliarą. O, i tu mamy Justynę Steczkowską, która bardzo z uczuciem śpiewa. Niestety 18 miejsce. Patrz, jak ona się wije. W ogóle chórki to jest takie zjawisko, nie? Uwielbiam właśnie w Eurowizji to chórki i tancerzy. Jakby mamy kolejny trzecią rzecz z tego samego cyklu, czyli melancholijna ballada śpiewana przez laskę, ponieważ jest to Kasia Kowalska, Chce znać swój grzech. Mhm. Ale z piosenek, które dobrze sobie radzą na Eurowizji, z tego co się orientuję, są właśnie też takie dwa poziomy, dwa punkty na spektrum. Albo właśnie mega porywająca ballada, albo coś super dziwacznego w stylu... Lordi. Tak, z całkiem odjechaną choreografią i kostiumami. A patrz na Annę Marię Jopek, jakie ma loki i jak tutaj szaleje ten jej po prostu... Gitarzysta z burzą głosów. Wygląda jak grecka bogini. Tak. No i tu jakby tego kompletnie nie kojarzę. Sixteen to takie proste. Też nie kojarzę zespołu Sixteen. 17 miejsce. Trzymamy się stale, widzę, tak przed 20. Tak, to jakby jest stały ten. Ale zobacz, jaka suknia. Po prostu Gwyneth Paltrow by się takiej nie powstydziła. No dobrze, ale były bardziej szołowe suknie na Eurowizji, żeby chociaż wspomnieć Conchitę Wurst. No. Mietek Szcześniak. Jezu, God. Ale po prostu... To są chyba jeszcze te czasy, których my tak nie pamiętamy za dobrze, nie? Że tego nie oglądałyśmy. Być może ktoś starszy teraz się cieszy i dobrze bawi, ale my zaraz dojdziemy. O, to chyba było bardzo zabawne. Andrzej Piaseczny? Tutaj, tak. Too Long? Tutaj Piasek, który w ogóle nie wygląda jakby był gejem. A jak wygląda gej, twoim zdaniem, Marta? Zaraz zostaniemy skancelowane przez ciebie. Nie, no po prostu jakby każdy wiedział od 150 lat, że Piasek jest gejem, zanim zrobił coming out. Teraz je tłumaczę. O, i nasz słynny faworyt. Słynny występ ich troje, Kajne Grenzen. 7. miejsce, widzisz, czyli widać jakiś trend skokowy.
Nie, to była wspaniała piosenka, bo się wzruszałam. Z kim on akurat wtedy śpiewał? Bo z Justyną. Z Justyną, to był złota era Justyny. Czy ona też była jego żoną? Nie, właśnie nie. Ale zatrzymajmy na chwilę, bo jeszcze właśnie obejrzałam sobie cały ten teledysk, znaczy nie teledysk, tylko ten całą Eurowizję z Michałem Wiśniewskim, właśnie Justyną, w sensie Kajna Grensen. I dopiero po chwili doszło do mnie, że jest w tym coś może perwersyjnego, jak polski reprezentant na Eurowizji, ubrany w długi, czarny, skórzany płaszcz, idzie i śpiewa po niemiecku. Nie patrzyłam w ogóle na to od tej strony. Czyli on tam śpiewał po polsku, po niemiecku? Był jeszcze jakiś język? Po rosyjsku śpiewali w którymś momencie. Okej, czyli to w ogóle symbolika, nie? Polska, symbolika. Rosja, Niemcy. I była taka... jakby na podłodze, na której stali, wyświetlała się kula ziemska i bardzo długo stali na Ameryce Południowej. Wow, to bardzo kojarzy mi się z tym trendem. Czy może w tym podobnym czasie powstało Pokonamy Falę? Oj, tak! I ten trend właśnie piosenek zbiorowych, w których bierzemy mnóstwo znanych artystów, śpiewamy coś dla dobra ludzkości. Jesteśmy razem, jesteśmy jednością i nie ma między nami różnic. Tak. I wszyscy pomagamy powodzianom. Pokonamy AIDS, pokonamy powódź, pokonamy falę tsunami. A Europa da się lubić. Faktycznie przypomniałaś mi o istnieniu tego reality show. No, to były piękne czasy. Monika była jeszcze Richardson. Jesteśmy na roku 2004 i śpiewa Blue Cafe. Love Song. 17 miejsce wciąż stałe. Pamiętam, jak mówiono o Tatianie Okupnik, że ona jest taką białą dziewczyną z czarnym głosem. Oh my god, tylko dlatego, że miała chrypę wieczną, tak? I próbowała tak skrzecząco śpiewać. Tak. I to jest według nich czarny głos. Straszny. Pamiętam dziwną manierę, z którą śpiewała. A tu drugi foliarz w zestawieniu, Iwan i Delfin. Co się z nimi dzieje, że wszyscy idą w taką folię? Rok 2005, czarna dziewczyna. O czym była no, o cygańskiej jakiej dziewczynie, że czarna dziewczyna pokochaj mnie, wiesz. Aha, widzę tutaj właśnie te sukienki falbaniaste. Czy twoje babcie również uwielbiają festiwale muzyki cygańskiej? Mam wrażenie, że to jest bardzo babciowa rzecz. Nie wiesz? Nie. A tu drugi raz ich troje. Znów ich troje, tym razem z zielonymi włosami zamiast czerwieni klasycznej. I mają takie piękne złote kostiumy barokowe, jakby takie camp straszne. Są faktycznie wspaniałe. Wspaniałe. To mi się podoba. To jakaś nuda straszliwa, The Jet Set. Kojarzę The Jet Set skądś. Było coś takiego, było takie zjawisko. Ale to w ogóle chyba były czasy Pussycat Dolls, nie? Bo widać, że one na tych krzesłach takie zainspirowały. Kurczę, ale to już jest 2007. Czy nadal wypadało robić takie rzeczy? Oni wyglądają strasznie. No. Oh my god. ISIS-G? Pamiętasz? Nie mam pojęcia, kim jest ISIS-G. Cześć, coś mi się zapala, jakaś lampka w głowie. To była taka reprezentantka właśnie, że ona nie była Polką, nie? Tylko czy była jakąś polsko-amerykanką, czy polską Niemką, czy że w każdym razie hype był taki, że to nie jest Polka urodzona w naszej nadwiślańskiej krainie i wychowana tu. Nidia Kopania, 2009. To już są chyba te czasy, kiedy nie oglądałyśmy tego konkursu, to prawda? To był czas, kiedy właśnie nie było jeszcze sentymentu na Eurowizję, a nie było już hype'u na Eurowizję i prawdopodobnie przez kilka lat będą jacyś ludzie, o których w życiu nie słyszeliśmy. Tak, równie dobrze. O, widzę, że dziewczyna biega z szarfą, tańczy. Fajnie. To też 2010. W ogóle. Marcin Mroziński, legenda, ale są folkowe akcenty. Ludowe stroje, tu się zaczyna właśnie podkreślanie, jesteśmy Polakami i swój język mamy i swoje stroje mamy. I tu Łowiczanki nam zaśpiewam w chórku lala. Niestety nadal bez sukcesów, 13 miejsce. Nikt nie pobił Edyty. Nie ma takiej opcji. Tu znowu jakaś tragedia. Magdalena Tull, 2011, piosenka Jestem. Nie znamy, nie wiemy. Next. Nic specjalnego. Kochani, jakim jesteśmy surowym jury. Jesteśmy bardzo, ale jury prawdziwe też dały 18 miejsce. O, i przechodzimy do mojego ulubionego występu, czyli do Nathan i Cleo. I ja proponuję, żebyśmy za chwilę obejrzały sobie cały ten występ. Dobrze. Bo jest w nim kilka fragmentów, które absolutnie chcę z tobą omówić. Ale to czy możemy też Kajne Gręce nam wysłuchać? Tak, jak najbardziej. To jest moja ulubiona piosenka ze wszystkich polskich na Eurowizji. Ach, najlepsze, że przetłumaczyli tytuł. My Słowianie, myślnik We Are Slavic. Bo nikt by się nie domyślił, że We Are Slavic po tych outfitach. Tak, jest od jakiegoś... Boże, ufajam. Głównie to w sumie to chciałam mówić. Chciałam mówić tą panią, która zrobiła mega furorę w internecie, nie tylko polskim wtedy, która namiętnie ubija masło z tym jej olbrzymim dekoltem. Olbrzymim dekoltem i to ubijaczką do masła.
taką no, sugestywną. Wszyscy wiemy jakby... z czym się kojarzy, z czym to się je. Z czym się je masło. Z chlebem. I nie no, pani generalnie prezentowała się super. Doceniam jakby akcent z jej krótkimi włosami, przez co, wiesz, tu tradycja spotyka nowoczesność. Dużo ludzi było zachwyconych, pamiętam wtedy tą panią, ale niestety samym performancem niekoniecznie, zwłaszcza, że w angielskiej wersji tekstu nie dało się nic zrozumieć, o czym w ogóle jest ta piosenka. A dwa, nikogo nie obchodzą. Słowianie poza Polakami i może kilkoma innymi narodami słowiańskimi. W sensie to jaranie się słowiańskością to jest jakiś krejs, na który wszyscy mają wyjebane. No, tylko nie my, no. Tak, bardzo bawią mnie TikToki, bo wiesz, oczywiście mnóstwo jest dzieciaków, którzy się tam kłócą. Amerykańskie dzieciaki z dzieciakami z całego innego świata. No i oczywiście... A amerykańskie dzieciaki z ich rasowym backgroundem lubią mawiać, że biali ludzie nie mają żadnej kultury, co triggeruje jak nic innego dzieciaki z Europy, które jak to, my nie mamy kultury? Ja ci zaraz pokażę naszą kulturę. I tutaj następuje montaż jakichś pań w słowiańskich wdziankach z długimi warkoczami, oczywiście tańczącymi kujawiaka i jakieś słowiańskie potwory i wiedźmy i domki na kurzych nóżkach i zobaczcie, jaką my tu mamy kulturę. Jezu, ale to w ogóle jest jakieś paradoksalne, że jakby osoby czarne i jakby no wschodnioeuropejczycy, którzy jakby no nie są w Stanach, czy nie byli długo traktowani jak pełnoprawni biali z Europy Zachodniej i wiesz, jakby kłócą się o to, kto nie ma kultury. Tak, jakby są na podobne, no czy no nie ma co porównywać. Nie są na podobnej pozycji, ale jakby nie są tą top grupą, która uważa, że jest bezdyskusyjne, że ma kulturę. Jest to Paryż i Rzym i... A w sumie to jakby tak absolutnie każdy ma kulturę. W sensie, no to prawda. No, rozumiem, skąd się wzięło mówienie, biali nie mają kultury, no bo jakby tożsamość Amerykanów w ogóle jest skomplikowana i ja im współczuję rozbrajania jej, w sensie z jednej strony wpajają ci od dziecka, że jesteś absolutnie najlepszym i domyślnym narodem na całym świecie, jesteś też jedną z najpotężniejszych gospodarek na świecie, masz Hollywood i całą tą machinę kulturową za swoimi plecami, która potwierdza te propagandę, a z drugiej strony jakby zaczynasz dowiadywać się, że cały twój kraj został zbudowany na ludobójstwie, o rdzennych Amerykanach, o wszystkich, o segregacji rasowej i niewolnictwie i generalnie bardzo skomplikowanej i krwawej historii. I potem rozpracowujesz to jeszcze szukając gdzieś tam wśród swoich przodków w Europie lub gdzieś na całym świecie i weź spróbuj z tego wyplątać jakąś swoją tożsamość narodową. To musi być bardzo trudne. Myślę, że bardzo wielu Amerykanów w ogóle nie ma takiej rozkminy, ale jeżeli już ją masz, to zgadzam się, że to może być trudne. No, może to tylko dzieciaki z TikToka mają te rozkminy. Nie no, pewnie mają to te rozkminy, wiesz, osoby, które są jakoś, wiesz, w ogóle świadome i nie wystarcza im bycie po prostu laską z Arkansas, nie? Ale w ogóle, no, bo to, że pewnie to twierdzenie, nie wiem, popraw mnie, jeżeli się mylę, że biali nie mają kultury, to nie wiem, polega na tym, że jakby czy to jest ten zestaw memów, że białe laski jedzą po prostu niestostowany chleb tostowy z czymś, co w ogóle nie ma smaku, jakąś kurwa fasolką. Tak, no, chodzi o to, że ubierają się... w Stanach jakby rasa, kolor skóry jest skorelowana z jakby z imigranckością. Wiadomo, że jak jesteś imigrantem w jakimś tam pokoleniu nie za długim, wiesz, w jakimś nie za długim łańcuchu pokoleń, no to ciągle masz za sobą bagaż różnych kulturowych właśnie przepisów, no jakiś tak. Tańca. Myślę, na kuchni to widać bardzo, nie? Na kuchni właśnie, na sztuce. A jak jesteś Amerykaninem, który przyjechał razem, wiesz, na Mayflower... Jeżeli nie jesteś Mormonem... Tak, i nie masz jakby okoliczności czasu... Albo nie żyjesz w Bostonie od 1800 roku w tym samym domu twoich przodków. Tak, no to nie masz charakterystycznych jakby przepisów, nie masz tej całej otoczki właśnie... A kulturowo-narodowej, no chyba, że uznamy, wiesz, pancakes i hamburgery za dziedzictwo, co oczywiście można by uznać, czemu nie? No myślę, jakby że jest to taki sam fast food jak tacos. No nie no, gdyby na przykład, jakby teraz w Warszawie pod twoją chatą powstała knajpa z kuchnią amerykańską, to doskonale byś wiedziała, co tam będzie serwowane. Mhm.
Tak, więc no właśnie, o czym mówimy w kontekście literatura kultury? Amerykańska, w sensie USA-ańska, też doskonale wiemy, o czym mowa, nie? Tak. Jakby oczywiście, że Stany mają kulturę, tylko rozumiem, o co chodzi, nie? Że jeżeli jest duży kraj, w którym są mniejszości i każda z tych mniejszości jest jakoś tak wyraźnie, z wyraźnymi takimi dystynktywnymi cechami, to kłam, o co chodzi, no. Mhm. No i my mamy tę swoją słowiańskość, którą bardzo próbuje się, mam wrażenie, ostatnio wykreować na fajną, ale mimo popularności Wiedźmina nikogo chyba ona aż tak nie jara jak samych Polaków. To znaczy ta słowiańskość w Wiedźminie jest trochę niedostrzegalna dla ludzi spoza Polski. No właśnie, bo jest też ten wątek, że Polacy bardzo lubią, jak ktoś z zagranicy docenia tę słowiańskość. I na przykład, jak jest na YouTubie teledysk do piosenki Dwa serduszka z Zimnej wojny, gdzie tam Joanna Kulik wiruje z całym zespołem Mazowsze, to ludzie z całego świata, którzy ten film obejrzeli, piszą takie komentarze, że o Boże, jakie to piękne, jakie to wzruszające, jak pięknie one tam tańczą, jaka wspaniała polska piosenka. I Polacy są tacy szczęśliwi. Im odpisują, wiesz, się cieszą i wszyscy są tacy zadowoleni. Polacy mają kompleks polskości bardzo i taki dwubiegunowy, że z jednej strony trochę wstyd, a z drugiej jednak duma z tej polskości. No tak, no typowy, wiesz, typowe haslibe, nie? Jakby to wiele, myślę, że jakby wiele narodów tak ma, nie? Typowe co? Love, hate. A, love, hate to jest haslibe po niemiecku. Okej, rozumiem. Już wszystko jasne. Sorry. Nie no, tylko zapytałam. A tak, nie wiem, czy wszystkie. Nie, wszystkie na pewno tak nie, mają. Ale myślę, że, nie, że jest sporo takich, które mają. Albo może wiesz, grupy ludzi, które mają taki, nie? Myślę, że na przykład jakby kraje z trudną teraźniejszością i z trudną historią takie mają. Myślę, że jest to w Niemczech, myślę, że jest to w Izraelu. Ja myślę, że raczej w uboższych krajach, gdzie właśnie ta historia jest skomplikowana, przez co dzisiaj jest tak średnio i ludziom się wydaje z tego kraju, że reszta świata uważa ich za niefajnych, więc tak bardzo chcą pokazywać wszystkim, że są fajni, ale nikt chyba nie przejmuje się nami aż na tyle, żeby uważać, że jesteśmy niefajni na całym świecie. Nie wiem, wjechałyśmy w jakieś bardzo duże kwantyfikatory. Bo ja pomyślałam, że na przykład właśnie w Stanach też tak może być, nie? Że jednocześnie czujesz tam, wiesz, tą amerykańską dumę wpajaną od dziecka. A z drugiej strony chcesz się trochę tłumaczyć, dlaczego jesteś Amerykaninem. Tak, tak, tym imperialnym Amerykaninem i wybraliśmy Trumpa i w ogóle jesteśmy chujowi, chcemy po prostu tak, być... Tak, jedziesz gdziekolwiek i czujesz, że powinieneś przepraszać tak, wszędzie, gdzie jesteś. Jesteś w Wenecji, przepraszasz Włochów za to, że jesteś z Ameryki. Tak, to jest zwłaszcza biorąc pod uwagę wszystkie stereotypy o tym, jak irytują są turyści z Ameryki, jacy głupi i tak dalej, więc tak, masz rację zupełnie. Czy po tych ostatnich 15 minutach spadną nas jakieś ranty za nieprzemyślane słowa? Być może. My się ciągle tego boimy, a zaskakująco mało, zaskakująco w ogóle nie zostałyśmy skancelowane jeszcze, więc chyba nie musimy się aż tak srać z tym wszystkim. Dobra, więc teraz jedziemy na grubo, nie? Mówimy, co naprawdę myślimy. O nie, mówimy to, co wy wszyscy myślicie, ale boicie się powiedzieć. Dobra, jedziemy z Eurowizją. Monika Kuszyńska w 2015 zaśpiewała In the Name of Love i zajęła 23 miejsce. Myślę, że dlatego nie wiemy, kim jest. Nie wiesz, kim jest Monika Kuszyńska? Przecież ona była Various Monks. A, to po prostu to nie wiedziałam, że się tak nazywa. Ta dziewczyna, która uległa wypadkowi, jak widzisz, ona śpiewa na wózku tutaj. To ta, która reklamowała Rajstopy Adriana. Tak. To już wiem, kim jest. Okej. Okay. O, Michał Szpak, czyli drugi chyba największy sukces, albo trzeci. Ósme miejsce. Ósme miejsce, nieźle. Dobrze. Nie wiedziałam, że Michał Szpak był też na Eurowizji, ale podoba mi się. Boże, pamiętasz, jak wystąpił w Mam Talent i ta baba się przejebała, że ma zdjąć te wszystkie bransoletki i świecidełkę. Z jury, która to była? No, a X-Factor to musiała być... Czekaj, X-Factor czy Mam Talent? Co to było? Bo jeżeli w X-Factor, to mogła być Maja Sablewska. Może to była ona. Bo Mam Talent była na pewno Agnieszka Chalińska i Małgorzata Foremniak. Czy powinniśmy to wygooglać? To mogła być Sablewska. To mogło, bo ani Chalińska, ani Foremniak by mu tego nie kazały zrobić. To chyba była Sablewska i to było straszne. Bo w Mam Talent, znaczy w X-Factor... Kto tam był? Jezu, w ogóle jakieś dziwne zakamarki wiedzy bezużytecznej teraz otwierają tak, się w głowie. Tak, pamiętam po prostu, jak bardzo sfrustrowała mnie ta sytuacja.
że on najpierw powiedział, że zaśpiewa Dziwny jest ten świat, za co wszyscy go już za samą deklarację zhejtowali, zwłaszcza wojewódzki, że jak śmiesz się porywać na taką rzecz, a jak się okazało, że wykonał to zajebiście, to wtedy, a nie, chyba jeszcze przed tym, jak to wykonał, to mu właśnie Sablewska powiedziała, że weź zdejmij te wszystkie świecidełka, przestań udawać, że jesteś kobietą i zacznij naprawdę wyglądać tak? normalnie. No, okej, okay, teraz musimy włączyć. To musimy tego wysłuchać, bo nie, dobra, wywalmy to. 2017, dalej już nic się nie działo, w 2017 Tulia. Jest w trące tylko Kasia Moś, którą poznałam na jednym festiwalu i jest bardzo miła. Poczekaj, to pokażę ci tylko zespół Tulia jeszcze. I potem już idziemy zobaczyć, jak obrażano Michała Szpaka. Kasia, miałaś piękną sukienkę. Myślisz? No, ładnie jej w białym. Może być też inna biała sukienka niż ta. Kasiu, Jezu, nie, no musimy przewinąć, bo ja chcę ci tylko pokazać zespół Tulia. O, zobacz, widzisz, Fire to są takie. Takie dziewuszki. Okej. Okay. Już kojarzę. To jest taka słowiańszczyzna popowa, nie? No, jest tego trochę w Polsce. Dobra, teraz lecimy Michał Szpak. Tak, musisz... Przedziwne, że nie pamiętasz tego. No, Michał, czy można pamiętać wszystkie rzeczy, które nie mają kompletnie żadnego znaczenia? A to był przełomowy, to był jednak formatywny moment dla polskiej kultury. Marto. Myślisz, że jak Michał Szpak był może, ale... Był bardzo ważny dla społeczności queer, mam wrażenie. A może i tak, w sensie... Ale zastanawiam się, czy tam nie było w tych programach kogoś przed nim jeszcze takiego, ale... Nie, właśnie chodzi o ten moment konkretnie. Zaraz Dobra. Ci powykażę, o co mi chodzi. Obejrzyj sukces Michała Szpaka od początku. A to chyba będzie wideo z sukcesem. O. Mam na imię Michał, nazwisko. Czemu ludzie się śmieją? Że się nazywa Michał, wiesz? Wszyscy myśleli, że to dziewczyna wyszła, bo ma długie włosy i bransoletki. Naprawdę? A nagle on mówi, że jest Michał i cała... Naprawdę? Się śmieje. Jezu, przepraszam, to okej, zwracam cały honor, to mógł być formatywny moment, bo jest to okropne. Mhm, i zobacz. Słuchajcie, przepraszam, ale umówmy się tak, tu jest scena, człowiek się nie zweryfikuje za nazwę. Wojewódzki woke moment. Jedyny moment przyzwoitości, jakiegoś przebłysku przyzwoitości w świadomości Kuby Wojewódzkiego. O, czekaj, czemu włączyło się jakieś ASMR? Nie wiem, czego ty słuchasz po nocy, Kasia. No i niech tak zostanie. Dobrze, więc tutaj tak wszyscy się śmieją. Wojewódzki zaczyna go bronić, że ej, ale dopiero jak zaśpiewa, to możecie się z niego śmiać. Na razie tu jest scena i tylko ja mogę go oceniać. Mhm. To czekaj, to kim jest ta dziewczyna w środku? Maja Sablewska. No właśnie, czyli to Sablewska. I Czesław Mozil. To już wiem. A, twoja stylizacja zrobiła na ludziach duże wrażenie. O, okej, ale to nie jest jednak cały jego występ. Wpisz Szpak Sablewska na przykład. Mhm. To, tego to nie będzie? To jest samo wykonanie chyba. A tak, jest tylko dźwięk. Czyli to jest... dobra, to sprawdźmy, czy tutaj jeszcze coś będzie dalej. A ta już patrzy, widzisz, mruży oczy, coś jej się tu nie podoba. Wojewódzki z rozdziawioną gębą. No ale jest to sceniczne zwierzę, no. Absolutnie. No nic, nie znalazłyśmy tego klipu. W każdym razie pamiętam to bardzo wyraźnie, że powiedziałam mu dosłownie zdejmij te wszystkie świecidełka i wtedy będziemy mogli porozmawiać. A. Czyli no to... wiesz, no... Jezu... Z jednej... Walczą we mnie dwa wilki. No, z jednej strony mam wrażenie, że jakby... jest to trochę achroniczne ocenianie różnych tekstów, nie? Że to, co się wydarzyło w Polsce AD 2011 czy 2008, a nie 2021. No ale z drugiej strony, kurde, no to nie jest, wiesz... No nie wiem, bez przesady. Twoja babcia z Radomia, czy moja, tylko jest to laska, która mieni się w ogóle ekspertką od stylu i wiesz, światłą osobą z klasy średnio-wyższej w Warszawie. Wiesz, to też nie było 70 lat temu. Mówmy się, że to nie jest tak, że trzeba być nie wiadomo jak światłą osobą, żeby przejść obojętnie wobec chłopaka z bransoletkami, zamiast się oburzać. No. Jakby, jakie on tam miał bransoletki w tym pierwszym występie? No kurde, no jakby był ubrany wręcz, no...
A zataczając koło, pamiętasz, jakie kontrowersje wzbudziła Conchita Wurst? No kiedy, pamiętam. Kiedy tak zwani normalni ludzie zorientowali się, że istnieje coś takiego jak drag queen? I w sensie nie tak. Funkcjonowało to wtedy pod słowem drag queen. Po prostu była, baba z brodą. Tak, baba z brodą. Jak z jakiegoś... Wurst! Jak z jakiegoś XIX-wiecznego cyrku. Tak, i to śmianie się z wurst, jakby nie rozumiejąc, że to jest dokładnie... Dlatego. Że to jest jej dowcip. Jezu. Bo na tym polega drag i na tym polega camp. No tak, no ale wiesz, a czemu na przykład właśnie, kurde, nikt nie śmiał się właśnie w ten sposób ze stylizacji ich troje? Przecież one były totalnie tak kampowe. Chyba dużo osób śmiało się ze stylizacji ich troje, ale pod tak... innym kątem trochę. Wiesz, zawsze te genderowe role wzbudzają większe burze. Tak, ale no tak, no rzeczywiście tamte genderowe role były dosyć ustawione. Wiadomo było, że Michał jest hetero i koniec. Tak, nie było zabawy z genderem, nie? A Jacek Łągła to w ogóle nikt się nie interesował. Mm-hmm. A kobiety mają większe przyzwolenie na zabawę z genderem. Nie, jakby kobieta się przybrała za faceta, nie byłoby żadnej kontrowersji. Żadnego problemu. Poczekaj, ale jeszcze a propos piosenek, to przypomniało mi się na przykład, a propos właśnie ich troje, czy ty pamiętasz w ogóle, jak potem Michał Wiśniewski porzucił ten cały kamp i te całe właśnie błyskotki i na przykład nagrał taką piosenkę Filiżanka? Tak, tak, próbował być poważnym bardem przez jakiś czas. I miał ciemne włosy i zarost, taki na Agustynę Górolę, taką brudkę. I śpiewał o kobiecie, porównując ją cały czas do filiżanki. Mhm. W środku diabeł i kochanka, z wierzchu anioł, żona, matka, moja panna filiżanka, tak szedł tekst. Jak to się ma do filiżanki, że one są inne z wierzchu? Nie wiem, ale to był tak absurdalny, to była tak absurdalna piosenka. Jakie to były lata mniej więcej? Już byłam na studiach, czyli to był jakiś 2013. W ogóle o tekstach piosenek porozmawiamy jeszcze za chwilę, bo ja nie skończyłam z Eurowizją. A, dobra. Nie. We're not done here. Ja już myślałam, że ten, chciałam zrobić płynny segue. Doceniam. Ale chciałam sobie najpierw pokazać występ z 2009 roku, który robi aktualnie olbrzymią furorę na TikToku. No, pokaż. Bo w ogóle TikTok jakby wskrzesił trochę zainteresowanie Eurowizją wśród młodych ludzi, no bo my to wiadomo, dorastałyśmy wśród Eurowizji, a ten fenomen trochę do młodych nie docierał. Teraz na TikToku dużo jest, głównie dlatego, że piosenki z Eurowizji są bardzo chwytliwe i memiczne, więc wiesz, na TikToku, który opiera się na powielaniu fragmentów piosenek, idą błyskawicznie w viral. No jest właśnie jedna z wiralowych piosenek z 2009 z Eurowizji. Ona nie jest śmieszna, od razu ci powiem. Chcę tylko zauważyć, chcę ci wskazać, żebyś przyjrzała się wykonawcy i być może zrozumiesz, dlaczego jest tak popularna na TikToku ta piosenka teraz. No więc dziewczynki po prostu uważają, że jest strasznym ciachem. O kurde. To jest 2009 rok. I ona, ktoś to odkopał. Swoją drogą, czujesz te polskie korzenie, prawda? No. Aleksander Rybak. Tak, czuć bardzo. Tak. Polski akcent. Na TikToku. Tak, jakiś w końcu poza mną. No, śmieszne. Czy ty widziałaś... Ale jakby w ogóle gusty zumerek, jeśli chodzi o mężczyzn, to ja ich nie rozkminiam, nie? No zobacz, zachwycają się głównie tym, że jest taki... Może nie jest taki, dla mnie za młodzi. Że jest taki słodki, uroczy i wiesz, i wygląda na sympatycznego, co ważne, nie? No wygląda na sympatycznego, to prawda. A i też, czy ja musisz zwrócić uwagę, bo tego jeszcze ci nie pokazałam? Na choreografię, która dzieje się w tle, kiedy on śpiewa, bo tutaj głównie kazałam ci zwracać uwagę na niego. A tu panowie robią absolutne szaleństwa w tle. Wow, jak skaczą, hopsają. Krzeszą chałupce. Oni tutaj zaraz zaczną robić naprawdę dziwaczne rzeczy. Czy jemu właśnie się urwała jedna z tych strun od smyczka? Tak, a tu panowie...
Oni robią jakieś brzuszki, pompki, foczki. No. Boże, co nie robią? Skaczą jak frygi. Tak, są jakby w takiej pozycji jak do pompki i skaczą wokół niego w jakiejś dziwnej formacji. A on tutaj się wdzięczy do kamery. Teraz przyszły jakieś dwie panie, które wyglądają jak bliźniaczki i są w różowych, identycznych sukienkach i robią mu chórki. Jezu, no. Ale wspaniałe ci panowie, jak oni skaczą. I najpierw sam dźwięk zaczął robić kółka na TikToku, bo jest taki, wiesz, porywający, a potem się dziewczyny zorientowały, że śpiewa go to taki ładny chłopak. Ładny chłopak. Czy ty w ogóle widziałaś, jak ja poszłam viral na TikToku? Mój najbardziej z którym filmem? O budowlańcach. Tak. Powiem oczywiście. Ci, że do dzisiaj czasem spotykam jakichś znajomych i jak przypadkiem rozmowa zejdzie na TikToka i ja opowiadam o tym moim filmiku, to nagle orientuję się, że ludzie, których kompletnie nie znałam wcześniej, mówią: o Jezu, to byłaś ty. Oczywiście, widziałam cię na mojej tablicy na TikToku, bo faktycznie tam jest jakieś 5 milionów wyświetleń pod tym filmikiem teraz. Pewnie też słuchacze nie widzieli, więc opowiem, że był to filmik, w którym taki meta trochę filmik, bo próbowałam nagrywać TikToka i zorientowałam się, że widzą mnie panowie z budowy naprzeciwko i że się śmieją ze mnie, więc zaczęłam nagrywać ich i oni zaczęli tak bardzo sympatycznie machać do kamery, a że byli, no nie wiem, a że mam wrażenie, że na świecie ludzie nie są przyzwyczajeni do tego, że panowie na budowie mogą być młodzi, przystojni i sympatyczni, no to bardzo spodobali się ludziom na TikToku i wszyscy zaczęli wypytywać mnie o ich numer. Nigdy więcej ich nie zobaczyłam. Oczywiście. Ale viral poszło. Pamiętam dobrze ten filmik, no. Tych wspaniałych panów. Myślę, że dużo ludzi też ci zazdrościło, że miałeś taką zabawną i miłą przygodę. Tak, no było to bardzo sympatyczne, bo zazwyczaj jak sobie myślisz, że po pierwsze ktoś cię zobaczy, jak kręcisz TikToka, no to wstyd. A po drugie, panowie z budowy, to się kojarzy raczej z catcallingiem i tak dalej. A panowie, wydaje mi się, że nie chodzi tylko o to, że byli przystojni, ale głównie o to, że wydawali się bardzo niewinni, w sensie tak machali, robili peace sign i było to bardzo non-threatening, w sensie nie czułam się, że oni mnie tutaj, wiesz, molestują zza okna, tak. Tylko że po prostu sympatycznie pomachali do kamerki, więc to myślę urzekło ludzi, że spodziewali się czegoś innego, nie? Niż to, co im pokazałam. A wracając do Eurowizji, żeby zamknąć wątek, chciałam się spytać, czy widziałaś film Willa Farrella, który nazywa się chyba Eurowizja? Tam jest jakiś długi tytuł, już ci go wygooglam. Nie, nie widziałam. Will Farrell, Eurowizja. Czy kojarzysz w ogóle mniej więcej, jaki jest styl komedii Willa Farrella? Tak. To... Okej, okay. Więc film nazywa się bardzo długo Eurovision Song Contest Historia zespołu Fire Saga. To jest cały ten tytuł. Zaczęłam, nie udało mi się go dooglądać do końca, jest tak absolutnie okropny. I jak się domyślasz, jest to po prostu Will Ferrell, który robi głupie miny i udaje i naśmiewa się z Europejczyków i ich dziwnej Eurowizji. I udaje Islandczyka, który wybiera się ze swoim zespołem na Eurowizję. W Ameryce nie mają kultury Eurowizji. Skancelować ich. I oczywiście, wiesz, robią dziwne rzeczy i są śmieszni i mają głupie miny i głupie zwyczaje, no bo Europejczycy, wiadomo, są jacyś dziwni, nie? No i są tacy różni w ogóle, to też jest bez sensu. I myślą, że mają jakieś różnice, a przecież wszyscy są z Europy. No właśnie. A tutaj sobie robią jakieś takie konkursiki. I najbardziej mnie rozbawiło, jak był wywiad z... No bo on w duecie robi ten film z Rachel McAdams. I Rachel McAdams w wywiadzie na temat tego filmu mówi... mówi do współprowadzącego wywiad, czy wiedziałeś, że Eurowizja jest prawie tak duża jak Super Bowl? Rozumiesz? Porównują jakiś mecz amerykański do wydarzenia, w które jest zaangażowany cały kontynent. No, i mnóstwo krajów, kilkadziesiąt. Ale... No tak, tak. No bo w Ameryce wiadomo, wszystko jest największe. Ilu mieszkańców ma Europa? Dobre pytanie. Znowu Google. No, ale nie, bo Eurowizja to też jest coś innego, bo to jest trochę jak mistrzostwa w piłkę nożną, tam też, nie wiem, jest Azerbejdżan, jest Rosja, wiesz, nie? Tak, no, ale oni też są wciąż zdziwieni, jak duża jest na przykład piłka nożna właśnie poza Stanami. Właściwie na całym świecie poza USA. Jezu. Tak, im się wydaje, że to jest coś, w co grają 10-letnie dzieci, głównie dziewczynki. Okej, 746 milionów ponad.
A ile mają Stany? Milionów? Z kilkadziesiąt. Nie, no dobra, mają kilkaset. Nie, mają 300 pewnie. USA, how many people? Nie, no faktycznie kilkaset, co najmniej. Totalnie przegięłam. Czyli z tym Europa kilkadziesiąt. Czyli ma 740, a Stany? 328. No to wciąż dwa razy więcej. No. No ja nie mówię, że Europa jest jakaś duża bardzo, ale jest to jednak no, kontynent. Ale jest gęsto zaludniona. I jest... ma bardzo dużo krajów w sobie. Jezu, w ogóle doszliśmy do tego momentu, przecież nas oglądają kurde Polacy, a my bronimy tutaj teraz Europy przed amerykańskim imperializmem kulturowym, mówiąc, że mieszka tu dużo ludzi i mamy kulturę. Masz rację, zapędziłyśmy się same w jakiś totalny absurd. Bronimy jej przed Willem Farrellem. Zwłaszcza, że przed chwilą śmiałyśmy się z tego samego pod zupełnie innym kątem, czyli z Europejczyków naciskających, że nie, my mamy kulturę. Jezu. A teraz robimy dokładnie to samo. Dobrze. Czy możemy przyjąć, że mamy w ogóle wszyscy jakąś kulturę, obojętnie jaka ona no, by nie była? No, przyjmijmy. Jezu. Zróbmy to. Mamy kulturę, mamy tortillę i wieżę Eiffla. I marinare. Tortilla faktycznie od nas przyszła, a nie z Ameryki Południowej. Dobrze, przejdźmy do... Jezu, mam nadzieję, że od nas przyszła. Tak powiedziałam, bo ostatnio dużo zależy, jem... Zależy, co rozumiesz przez tortillę. Bo ostatnio dużo jem ten hiszpański omlet, w sensie te tortille. No właśnie, bo jest tortilla jako omlet i tortilla jako ten placek. Placek. Mhm. Jezu, weź to się w tym pokmij, żeby nikogo nie urazić. Nie da się poruszać już w dzisiejszym świecie. Tematów. Żadnych, nie? Żadnych. O niczym już nie można rozmawiać. Może nas do rzeczy zaproszą, do napiszeń felietonów po tym odcinku. Albo do w telewizji. O Jezu. Będę miała kolejne starcie z Magdaleną Ogórek. No, a ja z panem Rafałem Ziemkiewiczem bym chciała porozmawiać bardzo. Tak? Okej, okay, to ja możemy już, się tak podzielić. Ja już kilka do niego listów napisałam w wasz dzienniku w zamierzchłych czasach. Odpisał ci kiedyś? Nie, nigdy. No nie, jak mógł? No bo ja się z Magdą Ogórek pokłóciłam na żywo. No. Mam nadzieję, że tego nie widziałaś. Wiem, w Studiu Polskę. Tak było. Czy byłaś wtedy rzeczniczką prasową razem? Myślę, że byłam. Przepraszam. No właśnie, bo po moim występie przestaliście wysyłać ludzi do Studio Polskę, uznając, że jednak nie ma to sensu. Więc poszłam na ostatni ogień, jakby dzięki. No ale jaką masz anegdotę dzięki temu? To prawda, jakby bryluję na parkietach dzięki niej. To tuż obok mojej opowieści o tym, jak ugryzła mnie małża w Wenecji, jest najlepszym icebreakerem. Przejdźmy do piosenek, bo miałyśmy oprócz Eurowizji porozmawiać o tekstach polskich piosenek. Tak. I co jest z nimi nie tak. Czy chcesz zacząć? No nie wiem, no mnie do głowy przychodzą, jak tak powiedziałaś o tym, te klasyki zupełne, nie? Czyli na przykład Lady Punk, Za co komu dziś, nie? Z tym, wiesz, że o tej namiętnej, bardzo nieletniej dziewczynie za oceanem. Tak a propos, składa, za oceanem. Tak się składa, że mam tutaj dokładnie tekst tej piosenki wypisany i brzmi... Bo tam jest dużo więcej niż się spodziewasz. Nie dużo, tam jest trochę więcej niż się spodziewasz. Mm-hmm. Topiłem smutki w butelce wódki. Tak, obok Japończyk do lustra pił. Dokładnie. Pytam żółtego. Powiedz, dlaczego też jesteś smutny. On na to mi. Jezu, znam tę piosenkę z radia na pamięć. Dlaczego żółtego? Jakby to nie było wtedy okej. Okay. Umówmy się, to nie było no, był wtedy rym, okay. Kasia, no bo rym był dlaczego? Żółtego dlaczego? Ale musiało być aż tyle tych rymów. On mógł na przykład zaśpiewać, pytam, kolego, powiedz dlaczego? Dokładnie, przecież samo się nasuwa. Wyobraź sobie teraz wypuszczać takie ocenzurowane wersje tych piosenek, bo tak. Pytam, kolego, powiedz dlaczego? A dalej jest. Oj, dalej jest okropnie. Chciałem być, tego już nie da się ocenzurować. Chciałem być sobą za wielką wodą. Na czekoladę poczułem chęć. Była namiętna, bardzo nieletnia. I dobrze znała refrenu sens. No, jak bardzo była nieletnia? Powiedz nam. Jak powiedz nam, bardzo? Jak bardzo była nieletnia? No, jakby to się dało ocenzurować? Chciałam być sobą na wielką wodą. Na konsensualny stosunek poczułem chęć. Międzyrasowy poczułem chęć. Była namiętna i na pewno miała 30 lat. Była namiętna i pokazała mi ID. Jest. Ale żeby, czekaj, żeby się mieściło w rytmie, to było była namiętna i pełnoletnia. Ale chciałam być sobą na wielką wodą. Na co mógł poczuć chęć? Na miły wieczór poczułem. To jest najlepsze w tym. Śliczek.
chciałem być sobą za wielką wodą na miły wieczór. Poczułem chęć, była namiętna i pełnoletnia. I dobrze znała refrenu sens. Ale to ma więcej sensu, bo dlaczego bardzo nieletnia osoba, czyli nastolatka, czyli dwunastolatka na przykład, ma dobrze znać sens refrenu, na co komu dziś wczorajsza miłość? Dla niej nie ma wczoraj, jest tylko dzisiaj i jutro. Tak, skąd ona ma wiedzieć, jak smakuje wygazowane piwo? No właśnie, ona nawet nie może go kupić, nawet jeżeli już jest pełnoletnia, bo jest w Ameryce. Myślisz, że za wielką wodą to były Stany pewnie, nie? No bo co? Tak, no... Przecież nie Azja. Nie no, Azja nie byłaby za wielką wodą, tylko Azja byłaby za dwiema wielkimi wodami albo za Rosją. To prawda. Nie wiem. No więc były to Stany, no umówmy się. Poza tym, o czym może śpiewać o Daily Punk? No. I są w ogóle takie filmy na YouTubie, jak właśnie tacy ludzie, jak na przykład właśnie... Janusz Panasewicz, nie wiem, czy on konkretnie, ale tacy właśnie, takie właśnie osoby, czy nie wiem, Grzegorz Skawiński z Lady Punk, pokazują swoje gitary. I ja kiedyś zostałam jakoś wciągnięta w oglądanie takich filmów. Oh my god. I na przykład właśnie oni mają jakieś takie, ci właśnie starzy polscy rockersi. O Jezu, nienawidzę. wiem, specjalnie to powiedziałam. Mam jakiś taki fetysz na te Stany, że na przykład ktoś mówi, to jest gitara, którą specjalnie dla mnie zrobiono w Stanach, to jest taki mój Fenderek, czy tam mój Gibsonik, czy tam pewnie raczej Fendery, bo są fajniejsze, wiesz. Bo oni wszyscy dorastali na antykomunizmie, dlatego i... Stany jawią się jako ziemia obiecana, i w której wszystkie marzenia się spełniają. No. Ale powiedz mi, jak nie wstyd było komuś napisać? Musisz sprawdzić. Piosenki polskiej. Dobra, nie chce mi się. No, przyjmijmy, że... bo jest jeszcze dużo do omówienia. Tak. Właśnie w tym seksistowskim kontekście. Dawaj. Tutaj bryluje Perfekt moim zdaniem na przykład. O, dawaj. Na przykład Nie płacz Ewka. Bo tu miejsca brak na twoje babskie łzy. Na twoje babskie łzy. Telewizor, meble, mały Fiat, to marzeń szczyt. Po ulicy miłość hula, wiatr wśród rozbitych szyb. Patrz, poeci śliczni, prawdy sens roztrwonili w grach. W pół litrówkach pustych SOS wysyłają świat. Czyli Ewka, przestań beczeć, bo tutaj mężczyźni mają poważne poetyckie sprawy. A tutaj się tak, dzieją tutaj kryzysy wieku średniego. A ty byś chciała oczywiście samochód i maluchę. A ty byś chciała jakby mnie tutaj uwiązać, no bo on chyba kontekst tak. Jest taki, że on wyjeżdża, a ona płacze. I ty weź tak. Przestań się mazać Ewka, bo ja tutaj mam swoje sprawy, a ty się marzysz. Ale to myślę, że można by było z odwrotnej genderowej perspektywy, gdyby panował na świecie matriarchat, na przykład ocenić piosenkę Izabeli Trojanowskiej. Wiesz, o którą chodzi? Nie mam pojęcia. Wszystko, czego dziś chcę, pamiętaj o tym, polecieć chcę z nami z powrotem, a ty ze mną siedzisz i tutaj już wymyśliłeś nam mieszkanie, adres bloku i mały Fiat. Tak, ale właśnie dlatego tak doceniam tę piosenkę, bo nie istnieje coś takiego odwrócone seks. Nie no, wiem, tylko tak ona, chodzi o to, że ona się wyłamuje ze schematów, a oni się wpisują tak, w schematy. Tak, i dużo łatwiej jest się wpisać w schematy. Kompletnie się z tobą zgadzam w tym momencie, tylko jakby jest jasne, to dokładnie tak. Takie arebur, nie? Te piosenki. No oprócz tego, że on tam nie płacze, a Ewka płacze. Tak, tylko że jakby i FC i temu chłopakowi zależy właśnie na M2 i na małym Fiacie. Tak, a ja tu chcę podróżować i być wolnym. Bo tu też jest Fiat, prawda? Wiesz co, nie mam tego fragmentu tekstu akurat, ale tak, tam było coś o Fiacie. Telewizor, meble, mały Fiat, oto marzeń szczyt. Tak, no, że wy maluczcy... Mały Fiat! Wy maluczcy sobie marzycie o jakichś mieszkaniach i samochodach, a ja tutaj... A tutaj poeci śliczni prawdy sens roztrwonili w grach. W pół litrówkach pustych SOS. SOS wysyłają świat. SOS, więc a oni ten Fiat. Zajmij się Ewka mną, po prostu poetą i alkoholikiem, zamiast tam marzyć, że cię podwiozę autem nad Balaton. A ja myślę, że dokładnie tak to wyglądało, że miała jakąś laskę, ona się wkurzyła, że nie chciała ją gdzieś odebrać samochodem, bo zapił z kolegami poetami, a on weź tu Ewka. Patrz, poeci śliczni. Tutaj, ty myślisz tych poetów, a ty mi trujesz dupę jakimś światem. Ej, a na przykład właśnie o tej prozie życia straszliwej z kobietą jest też starsza już piosenka właśnie Kombi, Pokolenie, o Jezu. W której właśnie Grzegorz Skowiński narzeka na to, że każde pokolenie ma własny czas i chce zmienić świat, każde i każdy odejdzie w cień. A nasze nie! Nasze pokolenie boomersów, rockersów, kodersów, tak? Odejdzie w cień. Ale właśnie, czekaj, bo tam jest zwrotka. Jak on już tam się żeni, nie? Jak już jest po tym, jak tam ucieka z domu i tak dalej. Dziecka płacz przez sen, słony smak jej łez i ta myśl, by to godnie przeżyć.
On jest, kumasz, nie? Ten rocker jest torturowany. Dziecko płacze. Żona ona płacze. A on by to godnie przeżyć, by się nie poddać. On chce tylko godność. A one Jezu. Tam ryczą. A one tam ryczą, ta tam wyje, wiesz. Ale pytanie, wiesz, dziecko wiadomo dlaczego płacze. Dlaczego płacze żona? Bo dziecko płacze. Ja myślę, że na przykład żona płacze, bo on jest rockersem. Żona płacze, bo dziecko płacze i ona do niego musi wstawać co noc, bo on się martwi o swoją godność. Może tak. I tu płynnie przechodzimy jest... znów do perfektu, słuchaj. Dobra, dawaj. Autobiografia. No. Ojciec Bóg wie gdzie, Martyna. Poróżniła nas. Za jej poliraksy twarz! Każdy by się zabić dał. W pewną letnią noc gdzieś na dach wyniosłem koc i dostałem to, co chciał. Jezu, skąd my znamy te piosenki na pamięć? Jak to skąd? Jakby z radia, wiadomo, dzieciństwo. Jezu. No i z każdego wesela, umówmy się. No tak. Dostał ale to, czekaj, bo chciał. Powiedziała mi, że kłopoty mogą być. Ja jej, że egzamin mam. Odkręciła gaz, nie zapukał nikt na czas. Znów jak pies byłem sam. Laska zrobiła Sylwia Plath moment, wsadziła głowę do piekarnika, a on sobie myśli, ja znów jak pies jestem sam, jak mogłaś mi to zrobić? A suko. Zwłaszcza, że on jej powiedział, ej, sorry, mam egzamin, na razie. Jezu, kurwa, ona jest w ciąży, on, sorry, mam egzamin, ona się zabija, a on jest sam jak pies. Boże, to jest tak okropne. Straszne. Panie Grzegorzu. Oni wszyscy byli straszni wtedy. A pamiętam jeszcze z odcinka drugiego z Klaudii fantazję pana Grzegorza Markowskiego. Nie to, że chcemy go cancelować. Nie, kompletnie absolutnie. Nie o to nam chodzi. Jakby, wiadomo, wszystko ma swój czas, każde pokolenie ma własny czas. A propos pamięci. Jolka, Jolkę, pamiętasz? Lato ze snu. Czekaj. No. To budka sofera. Twój mąż wielbił porządek i pełne szkło. Narzeczoną miał kiedyś jak sen. Z autobusem Arabów zdradziła go. Nigdy nie był już sobą. O nie. Tego już chyba nie trzeba komentować, bo nawet nie wiem jak. Z autobusem Arabów zdradziła go. No, jakby, bo... Znaczy, był, jak dowiedziałam się kiedyś w jakiejś rozmowie, ponieważ nie wiedziałam tego, bo urodzona już w wolnej Polsce, że był ponoć, nie wiem czy w całej Polsce, czy w Warszawie taki trend, że jakby właśnie do tego PRL-u przyjeżdżali bogatsi mężczyźni właśnie z Bliskiego Wschodu i z tej z Magrebu generalnie. Czy wiesz, pewnie nadal przyjeżdżają, jest tak. Nadal taki motyw. Ale że przyjeżdżali i jakby dziewczyny były to bardzo napalone, tak jak wiesz, no po prostu na hajs, na zagraniczny paszport i tak dalej. Więc i była jakaś podobno taka kawiarnia, Czarny Kot czy coś takiego, gdzie tam się właśnie, gdzie było takie miejsce, wiesz, gdzie spotykały się takie parki. Że był to jakiś mem popkulturowy, nie? No, rozumiem. Nadal on przecież funkcjonuje. Jakby, że Polki latają do Egiptu. Faceci i... z Egiptu. Tylko, że to już jest kompletnie inne, zauważ, bo to już Polki latają do Egiptu jako białe Europejki, które chcą przeżyć wakacyjną przygodę z hotelowym bojem. Tak. A wcześniej był to paszport do lepszego świata. Masz rację. Ale też... Czy pamiętasz taki bardzo skuteczny trollerski fanpage, jeden z moich ulubionych, Polko wyjdź za Araba? Tak, że Arabowie się myją, a Polacy są brudosami. Że są bogaci, że są grzeczni i generalnie lepsi od Polaków. Och, ależ tam było. Jak jeszcze ludzie nie orientowali się aż tak w kulturze internetowej, w trollingu, to właśnie najlepszy fanpage to było Polko wyjdź za Araba. Konie są tępe. I oczywiście klasyk. Jan Paweł II zajebał mi szlugi. Tak. Chyba pierwszy jakby i na zawsze w naszej pamięci. Ale wracając... Do mizoginistycznych tekstów tak, pisanek. Była również słynna Baśka Wilków. Oj, Baśka, tak. Baśka jest galeria. Cała do rozłożenia, no bo Baśka miała fajny bius. A nie styl. Zośka coś, co lubię. Ela całowała cudnie. Nawet tuż po swoim ślubie. Okay, oj, Robert, ty poliamorysto jebany. Z Kaśką można było konie kraść, co jakby... To prawda. Zawsze się zastanawiałam całe moje dzieciństwo, bo ta piosenka w kółko leciała. O co chodzi z tym kradzeniem koni? Nawet pytałam rodziców, o co chodzi z tym. A chodzi o to, kurestwo, kłamstwo i kradzież. Dokładnie o to. Nie, no chodzi podobno o to, że jestem fajna. Ale, no bo właśnie, dalej jest, chociaż wiem, że chciała przeżyć ze mną swój pierwszy raz. Czyli Kaśka była fajna, ale jako kumpela. I zobacz, to jest jedyna laska chyba w całym tym, z którą nie chciał się przespać. A, myślałam, że jedyna laska, która ma dwa wersy. Chyba nie, ale jedyna, z którą nie chciał się przespać, a ona z nim chciała.
Nie, myślę, że jeszcze tam było, że ktoś był zimny jak lód, ale czytamy dalej, co dalej po Kaśce. No ale on chciał się z nią przespać, tylko ona była zimna jak lód. Magda zło, Jolka mnie zagłaskałaby na śmierć, Agnieszka zdradzała, Karolina w Hollywood, więc nie wiadomo, nie wiadomo co z tego co z nią. Z Aśką nigdy nie było tak samo. Też nie wiadomo. Propsy, Aśka. No. Nie no, w sensie, że pewnie za każdym razem w innej pozycji, tak to rozumiem. A tak? A ja myślałam, że życie nie było takie samo, że ona raz miała humory. Naprawdę. Raz... Miałam, wiesz, kilka lat, jak pierwszy raz rozumiem. Słyszałam te piosenki. Ewelina była zimna jak lód, więc na noc... Umówiłem się z Alą. Wszystko mógłbym Izie dać, ale wszystko mógłby też Oli dać. Ale one wcale nie chciały brać. A, no i to good for them. Nie było co brać zużyty. Dokładnie. Małgorzata jeden grzech, aż onieśmielała mnie. A Monika była okej. Okay. Albo to imię żony, prawda? Ale bym się obraziła, jakbym była Moniką z jego piosenki. Jakbyś była jego żoną, o której on napisał, była okej. A to była jego żona? To była, jego żona ma na imię Monika. Ta żona, o której w liście do dziewczyny jakaś laska w latach 90. pisała, że ona faktycznie jest okej, bo nie jest zazdrosna buziaka, którego Robertowi skradnie fanka. Ale wyobrażasz sobie napisać 20 wersów o swoich namiętnych kochankach, Jezu, i na koniec wspomnieć, że twoja żona jest okej? No ja bym była wkurwiona, jakby mój chłopak napisał o wszystkich swoich byłych romansach taką piosenkę, a na końcu dodał, a Marta generalnie spoko. Spoko. Tośka okej, nie? Rozwód. Na miejscu. Ale słuchaj, bo to nie koniec, bo jakieś 20 lat później Gawliński, tak? Jest wokalistą Wilków. Mm-hmm. Zresztą z tym samym zespołem, czyli Wilki, robi kolejną piosenkę już jako, no umówmy się, stary dziad, która nazywa się Przez dziewczyny. Czy słyszałaś o tak? I absolutnie nienawidzę. A to jest o to, że przez dziewczyny są nieszczęście. Przez to, że konkretnie ciągle chcą z nim sypiać. No i kłopot, bo on nie może nic zrobić w życiu, nie może się niczym zająć, bo ciągle musi sypiać z dziewczynami. Boże, nie. Słuchaj, w mieście seksem powietrze drży, w klubie jazz, w oparach flirt, świat wiruje, a ja z nim, instynkt łowcy mam we krwi. Wstaję w dzień i kaca mam. Czyja wina? Przez dziewczyny. Laski w łóżku, zwykły stan, znów do pracy spóźnię się. Nie laska nawet, tylko laski w liczbie mnogiej. Znów do pracy spóźnię się. No pracę z rockersem. Bo i tak wyleją mnie. A, przez dziewczyny nie radzę sobie, nie radzę. Przez dziewczyny nie radzę sobie, nie radzę. Parę lat ten stan już trwa. Nocne życie, kobiety i ja. O Boże, to nawet nie jest do rytmu. Wyłączony mam chyba mózg. Gdzie moja marzenia? Gdzie miłość po grób? Znowu w dzień światło wstręt mam. Melanż w domu toczy się sam. Nie rozpieszcza życie mnie. Nie rozpieszcza. Lecz nie umiem zmienić się. Ale tam sylaby są nie okej. Nie wiem, może jak śpiewa to są okej. Ja się nie znam, ale no nie radzi sobie chłopak. Dziewczyny, błagam, przestańcie sypiać. Z Robertem Gawlińskim. On sobie nie radzi. To jest nasz apel. On sobie biedak nie radzi. Ej, nie no, myślę, że to jest taka próba, wiesz, bycia młodzieżowym, nie? No tak, właśnie, zgrywania tego rockersa, który no, jest na ludzi. No, myślę, że nawet tak, myślę, że jakby, no to jest totalnie kreacja i myślę, że pan Robert jest spoko i w życiu prywatnym jakby kompletnie siedzi z Moniką i piją kawę i wychowują Benjamina i Emanuela, który ale nie znamy dorośli. Go prywatnie, znamy go wyłącznie jako postać, którą kreuje i możemy się z niej śmiać i tak, możemy powiedzieć, że jest głupia. Możemy, w sensie ten tekst piosenki jest oczywiście głupi, no. Mhm. Jezu, biedak, no cierpi. Ale poczekaj jeszcze. Co też... Nie wszystkie kobiety piszą mądre teksty, wbrew pozorom również. No oczywiście, na no, przykład. No więc na przykład Ewelinę Flintę i jeden wers, który szczególnie mnie intryguje z jej piosenki, mianowicie mogłeś więcej niż byś mógł. Jak to zinterpretujesz, pani literatko? Myślę, że ona po prostu ma do niego żal i plecie. Mogłeś więcej niż zrobiłeś. Tak by to powinno by wiedziałam, zmienić. Że mogę na ciebie liczyć. Ale też jest w ogóle te piosenki takie polskich wokalistek, które są rozżalone, są wspaniałe. Na przykład właśnie Ewelina Flinta to jest jedna rzecz, ale jest też na przykład, czy pamiętasz piosenkę Gosi Andrzejewicz? Oczywiście, pozwól być, pozwól żyć, pozwól mi być. Mam już dość twych kłamstw, twych okrutnych kłamstw. I tam jest coś tam, tam tak się zaczyna. Czasem każdy dzień przynosi lęk, dzięki tobie wszystko traci sens. Nie dzięki tobie, przez ciebie, Gośka! Może właśnie o to chodziło, że to jest taki zabieg poetycki. Dzięki tobie wszystko traci sens.
Ale w ogóle to jeszcze chciałam, bo jest taka w ogóle wspaniała płyta i to już jakby w oderwaniu kompletnie od Gosi Andrzejewicz i od Wilków, chociaż są też fani Wilków. Pamiętasz Gosię Maniaków? Tak. Gosię Maniaczki, przepraszam. To jest w ogóle cudowna płyta Miry Kubasińskiej z 71 roku, która nazywa się Mira. I jest to w ogóle, no piękna płyta, polecam ją bardzo, polecam segment sponsorowany Mira Kubasińska. I ona w każdej jednej z 10 czy 11 piosenek tam śpiewa o tym, jak to jest nieszczęśliwa w miłości, jak to koleś ją zgoustował, bo ona pobieliła próg i zasadziła kwiaty. On przeszedł mimo do innej, która tęskni za jego ramionami bardziej. Jak on miał przyjść, ale nie przyszedł. Jak ktoś ją nazwał znów Luizą, ale to nie był jej chłopak, tylko ktoś inny. Jakby każda piosenka ale jest... Czy Adele nie wygrała tym kilkunastu Grammys? No... Pewnie tak, ale poczekaj, bo jest jeszcze jedna najlepsza piosenka Miry z tego albumu, o której chciałam ci powiedzieć, mianowicie piosenka Zapytam ptaków. Aha. I w piosence Zapytam ptaków Mira Kubasińska śpiewa o tym, mówią mi ludzie, że ty, czyli ty adresacie, ty chłopaku, z którym się spotykam, że jesteś płochy, że masz serce z kamienia, że umawiasz się z kilkoma dziewczętami naraz, że kiedy odprowadzasz mnie do domu z inną w parku całujesz się, lecz ja im nie wierzę. Zapytam ptaków, bo ptak prawdę zna. Zapytam traw, zapytam kwiatów. Chuj z tym, że wszystkie koleżanki mówią mi, ej, ten typ to jest player, to jest fuckboy. Ja im nie wierzę. Ma piękne oczy, zapytam ładnie trawy. Pachnie. Zapytam trawę i ptaków. A czy to nie jest trochę dumka na dwa serca? No trochę tak, też to jest ten vibe. Czy zaśpiewasz kiedyś ze mną dumkę na dwa serca? Ja wtedy nie śpiewam publicznie, Kasia, ale, nie prywatnie, musisz, nie musisz ale prywatnie mogę zaśpiewać z tobą dumkę na dwa serca. Tylko pytanie, jak się podzielimy, kto będzie sokołem, a kto będzie szukaną. Damy radę. Ja mam taki tekst. Czy kojarzysz w ogóle piosenkę o tytule Mała Chinka? Nie. Śpiewa ją Kaja Paschalska. Kojarzysz taką postać? Tak, ale to czy to jest Chinka czy Kulinka? Aha. A, dobra, to już wiem. Śpiewa to Funky Filon i Kaja Paschalska i śpiewa tak. Znam Chinkę Ciku Cikulinkę i jej matkę Ciku Cikulotkę. W Polsce żyją, nie jest to przypadkiem. Za chlebem przypłynęły kiedyś statkiem. Jezu! Za chlebem! Kto z Chin przyjeżdża do Polski za chlebem? No właśnie z Chin nie, ale mam wrażenie, że mogło im się to wziąć, ponieważ z Wietnamu, nie? Spora społeczność wietnamska w Polsce, tak, szczególnie w Warszawie. I to już jest od dawna. Jaka różnica, nie? Chinka, ciku, cikulinka, może być Wietnam. Wiadomo, tak jak o wietnamskich knajpach mówi się do Chińczyka, idziemy i tak dalej, nie? Jakby... No. O Jezu. Ale zna też jej matkę. Ciku, cikulatkę. Nie jest to przypadek. Jezu. Ale bardzo bardzo chcę z tobą jeszcze porozmawiać o zespole Bratanki. Czy słuchałaś w dzieciństwie zespołu Bratanki? No, Halinka Mlynkowa i słynna piosenka w kinie w Lublinie. Dużo się działo w kinie w Lublinie. No to pewnie lepiej wiesz, bo jesteś z Lublina. Doskonale wiem, ale tak, w dzieciństwie moi rodzice mieli wiele płyt Bratanków i puszczali je w samochodzie, jak jeździliśmy na wakacje. I oczywiście szczególnie uwielbiałam Czerwone Korale. O Boże! Czerwone Korale są fantastyczne. A jakby... Możemy je omówić. Oczywiście, właśnie do tego zmierzam. Tak. Bo warstwa narracyjna Czerwonych Korali... To jest taka piękna historia miłosna. Ona idzie na imprezę, ma piękną białą bluzkę i korale. I korale. On ma korale. Żel we włosach i jeans. A jemu połyskuje ten żel we włosach nawet. Jego jeans i mej bluzki biel zwarł się w tangu wnet, we włosy miał wtarty żel. Wow. I to jest dobry tekst, kurwa, nie jest jakieś tam na melanżu tak, coś tam. Tak zarecytowałaś. I cóż, i on w tym tańcu, a raczej po nim... Mnieje tę bluzeczkę jej. Wszyscy mi zazdrościli, tak? Gdy wracałam i gdy w pomiętej bluzeczce szłam. I właśnie ten fakt, że wszyscy jej zazdrościli, a nie ją oceniali i tak. Potępiali. Cała wieś jej zazdrościła, że wraca w pomiętej bluzeczce z dyskoteki. Ale bo przedtem jest jeszcze właśnie o tym, jak on ją zdejmuje, nie? Masz ten tekst? Jest. Nie ma nic o zdejmowaniu. Że bluzeczkę zdjął. Tak, totalnie. Nie ma o zdejmowaniu. Mą bieluśką bluzkę zdjął. Jest na bank. A może jest? Bo ja myślałam, że on tak, wiesz... Nie, jest tam też moment właśnie tego, że najpierw on z nią tańczy, to tango namiętne. Ona ma czerwone korale, dobrze, czerwone sprawdźmy. Niczym wino.
Z miasta płaszcz i korale me on pochwalił i rzekł, że ze mną zatańczyć chce. Jego jeansy i bluzki biel zbarły się w tangu wnet, we włosy miał wtarty żel. Potem mnie na wycieczkę wziął. I na wycieczce tej! Mą bieluśką bluzkę zdjął. Masz rację. Faktycznie, zdjął ją. I dlatego była pamięta, kiedy wracała. Ale wczoraj też na tańcach był. I na włosach żel mu srebrzysty księżyc. Jak srebrzysty księżyc lśnił. No czy to nie jest piękne? Tyle, że z Kryśką cały czas tańczył, a w stronę mą nie spojrzał ni jeden raz. Chuj. I tu następuje taka piękna zmiana melodii i w ogóle jest ending. Z innym zatańczę, gdy z tą Kryśką będziesz ty, a potem, czemu nie, niech inny bluzkę mnie. Bardzo wyzwolona piosenka. A, fantastyczna. Kocham. Kocham. Ale jak ona oddziaływała na wyobraźnię, jak miał te kilka lat na dyskotece. Bardzo. Na koloniach. Skuteka, biała bluzeczka. Jezu, i tak marzyłam, wiesz, że też mam taką białą bluzeczkę i tak ktoś w tym szale namiętnie, w ogóle... Nie wiem, czy możemy opowiadać nasze fantazje. Nie, ja mogę, bo miałam 7 lat. Nic mnie to nie obchodzi. Fuj, nie chcę o tym słuchać, miałeś 7 lat. Chodzi mi o to, że ja w ogóle sobie nie wyobrażałam tej erotyki, tego, wiesz, seksu i tak dalej. Tylko jeszcze tego, że w szale namiętności jakoś zmiął tę bluzeczkę, tak, wiesz, tak, jakoś tak szarpnął. Tak, dokładnie, masz rację. No. Ale, a pamiętasz inne hity z kolonii i z dyskotek szkolnych u ciebie? Wiele. U mnie było Tattoo bardzo intensywnie eksploatowane. Och, ależ to było w ogóle skandal z tym Tattoo. A było też... dlaczego ja sobie tak nie zapisałam? Nie mam pojęcia, kto nam pozwalał to puszczać na szkolnych dyskotekach w podstawówce, ale hitem było utwór Suczki. Hej Suczki, znamy wasze sztuczki. Czyli po prostu hymn pedofilii. Tak. O tym, że małe dziewczynki udają starsze, żeby polować na facetów i podstępem zmuszać ich do seksu. Tak. Straszne. Okropne. Ale przy okazji były takie klasyki jak 1.8L. Ile dałbym, by zapomnieć cię, że dzisiaj jestem w stanie to zarapować, ale nie zrobię tego z szacunku do naszych słuchaczy i słuchaczek. I Cicha noc. O tak. Również na dyskotekach. Cambio Dolor, ponieważ... Cambio Dolor, tak. Ale też na przykład, pamiętasz Dragon Stayed in Tay? Oczywiście. I Aserehe. Aserehe. Ha, he. Zatańczyłem do Makareny. Ale tańczyło się Makareny do Aserehe, nie? Nie, do Aserehe tańczyło się Aserehe. Ale to był TikTok, zanim powstał TikTok, zauważyłaś? Jezu, tak. A jak się tańczyło do Aserehe? Aserehe? A, ehe. Dobra, i tak nas nie widzą na Spotify'u. Ale w ogóle ten tekst taki, ta domniemana jakaś hiszpańszczyzna, angielszczyzna, nie wiadomo co. Zapomniałam, jaki to był język. To chyba był jakiś. Nie, to był chyba zmyślony język w ogóle. Jak Cocteau Twins. Ale ja sobie wyobrażałam, że to jest angielski i na przykład śpiewałam, że tam aserehe, ha, he, he, heaven to the heaven, say you know my mommy. Jakieś takie, okay. Wiesz, wymyśliłam sobie jakieś takie angielski podchodzące pod to domniemane. To grubsza rozkminka już. Totalnie. Wspaniałe. Dyskoteki podstawowce to było inny... Inny wymiar. Właśnie przewróciłam mikrofon z tego tańczenia aserehe. Nie wiem, czy dobrze, że ci polałam. No a potem przenosimy się do współczesności, czyli lat 2010 ileś tam. Daj mi jeszcze sekę, bo właśnie moja koleżanka, jak kiedyś jechałyśmy na wakacje, zrobiła taką playkę na Spotify'u bez guście i tam są wszystkie te hity. Wiesz, że musisz mi ją wysłać i w ogóle tak. Musimy wrzucić ją w linku na YouTubie, w komentarzu. Wrzucimy i tam jest na przykład Every Time We Touch, Kaskada. Cause Every Time We Touch, I Feel Ecstatic. Wiem, ale to wydawało mi się, że bardziej współczesne. Dezenchanté, Kate Ryan. Jezu, czy siedzi obok siebie w fotelu? Jak on się tu zmieścił? On siedzi obok mnie w fotelu i jest mu nam bardzo dobrze z Czitkiem. Oh my god. Co tam jeszcze masz? Cambio Dolor. A pamiętasz Agnieszkę zespołu Łzy? Też hit Kolonii? Pewnie. Ich troje to wiadomo. O, hit Kolonii, faktycznie. Jaga Virgin. Bania u Cygana. Wow. Skater Boy. Avril Lavigne. Tak, ale strasznie nam się robi tu nostalgia trip. Musimy tak, dobra, koniec. Bardziej entertaining treści. No bo później próbuje to powtórzyć taka Natasza Urbańska ze swoim rolowanie. Rolowanie i spadanie? Jak to było? Nie, to się nazywało po prostu rolowanie i głównie ludzie śmieli się z tego, że ona tam się tak tarza po łazience w jakimś klubie i tak odkręca wodę, zakręca wodę i że generalnie bardzo próbuje udawać młodzieżową laskę w klubie. No. A na dodatek tekst brzmi tak. Mam lajki na fejsie,
W realu gubię się. Jestem królową z bajki. Grandmatka truje mnie. Grandmatka? Grandmatka truje mnie. Dziary, że ho, ho. Oldschoolowy Joe. O co kaman, no? Nie rób tragation. Nie rób tragation. Nie wiem. Jezu. Ciekawe, ile ona miała wtedy lat, ale pewnie pod więcej 30. niż my teraz. No, około 30. W ogóle myślę, że Natasza Urbańska, nad nią ciąży fatum, bo co ona nie zrobi, to ludzie się z niej śmieją i nikt tego nie traktuje poważnie. Mam taką śmiałą teorię, że jest po prostu trochę głupiutka. Nie wiem, ale po prostu te rzeczy, które ona robiła, jakby nie, jest znaną osobą i jakby za każdym razem, jak cokolwiek zrobiła, to ludzie mieli bekę. Mhm. No, ale to akurat było dość usprawiedliwione. Grandmatka truje mnie. A można byłoby być po prostu żoną przy mężu Janusza Józefowicza i wychowywać córkę w pięknym ogrodzie. Niektóre z nas chcą czegoś więcej od życia, Marta. Ja tam bym chciała głównie ja być trzymanką. Ja wiem, no pracuję nad tym. Tak, po krótkim pit stopie jesteśmy z powrotem. A z tematem wyborów Miss Świata. I polskiej reprezentantki na tychże. Bardzo polskiej. Jest taka kategoria na każdych wyborach Miss Świata, gdzie mają pokazać się wszystkie kandydatki w swoich narodowych kostiumach. Przy czym jakby narodowe jest interpretowane bardzo dowolnie, więc jest to okazja do popisania się kreatywnością. No i nasza najnowsza Miss... Czy w ogóle sprawdziłaś, jak ona się nazywa? Bo chamsko tak powiedzieć, nie powiedzieć, jak się nazywa nawet w sumie. Sprawdzę i to powiemy, mhm. Właśnie. No więc nasza Miss Polski, przepiękna kobieta swoją drogą, bardzo słowiańska, z długimi blond włosami. I... Tak. Nazywa się Natalia Piguła. Mhm. Więc jej kostium, który pokazujemy teraz na ekranie, składał się z srebrzystego bikini i husarskich skrzydeł oraz wielką powiewającą flagą Polski. I z tą flagą były też kontrowersje, ponieważ niektórzy mieli jej za złe, że tę flagę włóczyła po ziemi częściowo, niby tren na weselu. No tak. Co w ogóle z flagą to jest drażliwy temat, bo zawsze można zrobić jakieś faux pas. W sensie też zaskakujące, że tak dużo ludzi ma problem z włóczeniem flagi po ziemi, a tak mało ludzi ma problem z drukowaniem jej na majtach, na pościeli. Na... Oczywiście. Wszyscy pamiętamy te majtki z tym wilkiem wyklętym i też opatrzonym jakimiś symbolami narodowymi, jeżeli dobrze pamiętam. No już sam wilk jakby wystarcza. Jakby fakt, że umieścili jego nos w tak strategicznym miejscu. Tak, ale na przykład wiesz, to, że straszną zniewagą jest to, że przerobisz logo, przerobisz godło. Tak, albo symbol powstańców. Przerobisz godło polskie tęczowe, mhm. A nagle, wiesz, jakby kompletnie spoko jest umieszczanie tego orła czy flagi na wszystkim, co się rusza. No, w dokładnie. Tym gacie. I bardzo to się wiąże z tym, o co chciałam się zapytać, czyli jaki kostium ty byś sobie wybrała, jakbyś startowała w konkursie Miss Świata? Czy teraz mam odpowiedzieć jak Szczepan Twardoch? Ja nie jestem Polką, jestem Kaszubką. A czy taka się czujesz? Nie no, jakby jeszcze nie dokonałam spisu powszechnego. Wiesz, ale... napisałaś w końcu książkę Polska dla Polek. Tak, i dostałam już pierwszy zarzut, że to jest nieinkluzywne. Z czym jakby po części zgadzam, ale jest też oczywiście trawestacja hasła ze środowiska, które przed chwilą wspominałyśmy. No to jest oczywiste. Ale dobra. Kurczę, za co bym się przebrała? Bo ja mam kilka propozycji. Ja bym w ogóle od razu, pierwszą moją myśl, to jest rzeczywiście jakiś patriotyzm lokalny, bo wchodzi mi, wiesz, ta Gdynia i to morze, jakaś kurwa syrenka. To podwójny patriotyzm lokalny, bo teraz jesteś warszawianką. No, widzisz, jaki ten? Ale to byłby zajebisty kostium. No. Taki powłóczyłabyś długi ogon, miałabyś miecz i tarczę. I oczywiście byłabyś topless. I stanik topless, z muszelek. Nie miałabyś żadnego stanika, uspokój się. Widziałaś kiedyś pomnik syrenki warszawskiej w staniku? Kasia, czemu chcesz pokazywać moje cycki całemu światu? Uważam, że warto. Zmieniając temat. A ty w co byś się ubrała? Tak, taka mądra niska. Ja mam do ciebie całą listę. Mały powstanie. W tym hełmie takim. Za dużym hełmie. Albo kontynuując wątek
Orlę Lwowskie. Jezu, Orlę Lwowskie. I masz takie skrzydełka. O nie, dobra. Jest okropne, to jest... Wiem, że jesteśmy straszne, ale... Dwie lewaczki śmieją się z polskich legend i... Uściślimy, no, że nie śmieje się z istnienia Orląt Lwowskich, bo jest to tragiczne. Ale z tego, jakim kultem obrosły, że ludzie sobie w sensie, że to jest kolejny taki patriotyczny stamp, który można sobie właśnie wytatuować na przykład, czyli dziecko wysyłane na śmierć w tragicznej wojnie, jako patriotyczny symbol. Absolutnie straszne. Tak, to jest Więc okropne. Jest to taki śmiech przez łzy, jakby zaznaczmy. Więc mam też pomysł na kostium Wandy, co nie chciała Niemca, że idziesz po tym wybiegu, a potem rzucasz się dramatycznie ze sceny. I goni cię Niemiec. Z psami, tak? Jezu, albo taki po prostu, wiesz, krzyżak cię goni, nie? Nagle wypada jakiś taki Chippendales w płaszczu krzyżackim i rura za tobą. I rzucasz się do Wisły. Kolejny pomysł to mogłaby być sexy wersja Marii Curie Skłodowskiej. Czyli taka XIX-wieczna suknia, ale bardzo obcisła. Rozcięta tak do uda. Rozcięta do uda. Tutaj trzymam fiolkę. Tak, właśnie próbóweczkę. I mam świecące elementy na tym kostiumie, no bo promieniowanie. Tak, promieniowanie. Bardzo, bardzo fajne. I zobacz, jest podwójna jakby korzyść, bo z jednej strony super kostium, a z drugiej promowanie tego, że Maria to jednak Polka, o czym mam wrażenie, że wiele osób nie wie. Ciągle wszyscy się prują, że świat nie pamięta o tym, że ona była Polką. A na wyborach mistera polski Fryderyk Chopin. No właśnie, kurde, nie wiem, czy te wybory mistera w ogóle istnieją w jakiejkolwiek świadomości społecznej. Nie wiem, ale właśnie sobie wyobraziłam takiego właśnie nasmarowanego oliwką... Chopina? Jezu, jako, czuję, że popełniam tutaj jakąś transgresję ogromną. Ja już mówiłam, rozmawiać z literatką. Ona tu popełnia transgresję, słuchajcie, podczas naszego podcastu. Oj, zamknij się, babis. Przejdźmy dalej. Bo tylko śmiać się potrafisz. To prawda, ale za to mi płacą na szczęście. Bo mam jeszcze pomysł Czarna Madonna z Częstochowy. O Jezu, to już jest takie znieważenie. Cały internet by tak o tym huczał. Ale zobacz, jak można by dużo kostiumów... I blackface jednocześnie. O wow, to byłoby bardzo głośne. Ale zobacz, można zmieniać stroje w trakcie, bo ona przecież ma wymienne sukienki, to Czarna Madonna zakładane, więc możesz w trakcie wchodzenia przez ten wybieg zmieniać stroje co chwilę. Tak. No wiesz, no Helena Kurcewiczów, no to taki klasyk. Ale jakie są jeszcze takie polskie postacie, o których... Rzepicha! Magda Gessler. Chociaż to postać bardziej popularna wśród polskich drag queens na przykład. Co w ogóle mnie nie dziwi, jest fantastyczne. No, jest bardzo też... Nie jest trudna do tego, żeby ją udawać, nie? Tak, jej maniery są tak charakterystyczne. Jej maniery, jej włosy, cała, jej stroje. Cała przegięta, ale myślę, że o Magdzie Gessler zrobimy oddzielny odcinek, bo jest to bardzo ciekawy temat. A górniczka umazana węglem. Generalnie węgiel. Okej, górniczka może być, to pewnie jeszcze też prawica by się zesrała, że z jednej strony węgiel spoko, a z drugiej strony jakieś takie to perelowskie, że przodowniczka pracy. No, miała taki kilof przerzucony przez ramię i ten pióropusz na głowie, taka barburka. O, barburka, właśnie, święta Barbara, patronka górników. Dokładnie, wspaniale. A jakie jeszcze święte mogłoby być? Coś mi właśnie przyszło. Święta Karolina Kuska, błogosławiona, ta, która chroniła dziewictwo, więc tak, się zabiła. Tak, ale trochę mało charakterystyczna postać. A czekaj, bo właśnie sobie uświadomiłam, że mogłybyśmy stworzyć postacie polskich atomówek. Że byłaby Bójka, Bajka i Barburka. Czekaj, to Bójka to byłaby... No jakaś powstanka. Tak, powstanka. Bajka to właśnie na przykład Wanda, co nie chciała Niemca, albo tam inna, nie, wiesz. Bajka to Maryja. Bajka to Maryja? A, no dobra, to Błękit Maryjna, racja. I Barburka. I Barburka. Piękne! Musisz to narysować, Kasia. Wiem. Teraz już nie ma odwrotu. No i ostatnie, co się wykrzesałam, to kasztanka. Kasiu, ty jesteś bardzo zabawną osobą. Dziękuję, Marta. Kasztanka jest... Przebrać je za kasztankę marszałka. Tak, tak uważam. Próbuję na szybko season. Ale nie wiem, czy przebiję. Myślę, że wyczerpałyśmy możliwości i jakby będzie mogło kontynuować ten wątek, w sensie jeśli kiedyś nas zaproszą do reprezentowania kraju na Miss Świata. Chyba to już Miss Seniorów. Ale bardzo a propos tego. Chciałam się przypomnieć pewne wydarzenie, które miało miejsce w... Czekaj, odpalę linka. Odpal się linku, please. Jak mogę to zrobić? O, dotknij go. Nie działa. O, otwórz link. Dobra, to może zadziałać.
Okej, to nie ten link. W każdym razie, działo się to w jednej z poznańskich szkół, do której przyjeżdżał z wizytą książę Czartoryski. I rozumiem, że przyjeżdżał w charakterze księcia, a nie jakiejkolwiek oczywiście, innej. A w jakim innym charakterze? No i witały go takie piękne uczennice husarki w cycatych zbrojach, pamiętasz to? O Boże, nie, pierwsze widzę w ogóle. Naprawdę? Właśnie nie zaskakujący jest też adres, tak, który nawet w WHP.pl. Tak, to jest taki watermark w WHP.pl, bo to właśnie krążyło po internecie bardzo... Jezu, ale te pancerze takie z biustami. I te warkocze. I te miniówy aksamitne w ogóle. Tak, aksamitna miniówka. Aha, ja się kłania, nie? Bardzo. Tutaj wiesz, lewo dupę zasłania. Polska Achaja, tak. Znaczy, Achaja. Siostro, idzie książę, zsikałam się. Więc tak, aksamitne, atłasowe, nie wiem, co to jest. No, aksamit, no, welur. Spódniczki miniowe, bardzo cycate zbroje, długie warkocze i oczywiście skrzydła husarii. I tutaj witają tego, prawda, księcia, arystokratę, który nawiedził szkołę i... No, książę wygląda jak zwykły Sławomir, po prostu, wiesz, twój wujek, nie? No bo umówmy się, to jest jakiś zwykły Sławomir, który ma kompleks. Jezu. I każe mianować się księciem. Jak można w 2021 roku ukazać mianować się księciem? Myślę, że to jest taki wstyd. Bo zwłaszcza, że jakby no, nie ma w Polsce oficjalnie żadnych tytułów szlacheckich. One zostały, wiesz, no... Z jakiegoś powodu. Jakby inne narody czerpią dumę z tego, że jakby przeciwstawiły się monarchii. No, albo jeżeli, jest monarchia, to starają się jakby tak ją udemokratycznić, nie? Żeby... Mm. Wiesz, te wszystkie szwedzkie księżniczki, które sprzątają kupę po psie na chodniku, albo królowa holenderska, która idzie na rowerze, czy tam inny tam książę, nie? Że publiczne tak, szkoły. Tak, a my tu robimy jakiś cosplay totalny. Cosplay, ten książę Czartoryski, Jezu. Jakiś on jest Lubomirski, Czartoryski? Nie wiem, nawet nie chcę się sprawdzać. Wie, kim on tam jest, jakby... ale jest to w ogóle bardzo, bardzo poczułam się przyjemnie teraz, że my jakby potomkinie chłopów siedzimy tu na YouTubie i na Spoti i mówimy Lubomirski, Czartoryski, chuj mnie to boli. Dokładnie, i wyśmiewamy jego kiczowatą estetykę. Jego wąs i jego krawat, jego husarki nastoletnie. Ich to nie wyśmiewam, bo nie wiem, czy ktoś mu kazał. Przecież no, to są ale dziewczyny. Ale ten książę, kurwa, Boże. Jeszcze w ogóle... Nie wiem, czy ty pamiętasz, był taki reportaż w tej antologii reportażu Mariusza Szczygła o tym, co robi polska szlachta w PRL-u, nie? Nie widziałam. To musisz mi podesłać koniecznie. Już sprawdzam, jak to się nazywało. Ale to ciekawe, bo dokładnie pamiętam ze szkoły, a właściwie nie pamiętam, tak źle mi było to tłumaczone, na czym w ogóle polegał komunizm i jego związki z polską historią, bo wiem, że ze szkoły wyniosłam fakt, że w pewnym momencie polskie godło przestało mieć koronę po to, żeby upodlić Polaków i podkreślić ich przynależność do Rosji. Jakby nie było żadnego kontekstu z tym antymonarchistycznego, żadnego kontekstu rewolucyjnego, żadnego, wiesz, nic z tych rzeczy. W ogóle nie miałam pojęcia, wychodząc z polskiej szkoły, że komunizm miał problem z arystokracją i władzą feudalną generalnie. A jedyne, co z tego wyniosłam, to, że chodziło o jak największe upodlenie Polski. O kurde. I Polaków. I to przeciwne w ogóle. Dobra, nie znajdę tytułu tego reportażu. Jest mi też bardzo wstyd, bo nie jestem pewna autorki, więc nie chcę powiedzieć, nie chcę podać innego nazwiska. Jest mi tak wstyd. Poczekaj, może to wytniemy. Spokojnie, nie wstydź się. Jakby znajdziemy to, podlinkujemy w opisie podcastu, a ty możesz mi powiedzieć po prostu o tym, o co chodziło w tym reportażu. Dobra, jeszcze tylko podejmę ostatnią próbę, wpisując antologia Szczygła, reportaż Szlachta PRL. Nie wiem, czy to pomoże. It looks like there aren't many great matches for your search. Anyway, w każdym razie w tym reportażu były historie arystokratów polskich, którzy jakoś sobie radzili w czasach PRL i mam wrażenie, że jakby było w tych niektórych przynajmniej postaciach tam taki rodzaj jakiegoś jakiejś bardzo ładnej postawy, takiego dużego pogodzenia się z tym, że już jakby nie jesteś tym, kim byłeś i że się w tym odnajdujesz jakoś i jakby...
że nie masz tego takiego straszliwego resentymentu, tylko poczucia, że są to inne czasy i musisz się w nich odnaleźć i to nieść jakoś tak, wiesz, w miarę z godnością, co wyobrażam sobie, że też nie zawsze musi być łatwe, kiedy na przykład widzisz, że w domu, w którym się wychowałeś, teraz już jakby on jest upaństwowiony i tak dalej. Jakby pewnie. Niezależnie od tego, co sądzimy o tym, na czyich plecach i czyich trudach ten dom był zbudowany. To jednak jest to tożsamość, w której wyrośli i... To nie jest do końca ich wina, no bo tam się urodzili. I jakby, tak. No co mieli? Jako pięciolatek stwierdzić, nie, to jest chory system. Tak. Ja się wypisuję z tego i idę od dzisiaj orać pole i żyć na własny rachunek. Tak, więc jakby kompletnie rozumiem i jest też mam wrażenie właśnie bardzo ładny ten rodzaj takiego takiej godności pewnej w tym. Ale żeby w 2020 roku no, jakiś typo wizytował szkołę jako książę, to nie ma w tym to mi się w pale nie mieści. Żadnej godności. Żadnej godności. Nic w tym nie ma. No, w ogóle też nie wiem, czy ty czytałaś na przykład Malapartego, tego, to jest ten autor Włoch, na podstawie którego na przykład Lupa zrobił Capri. I on był reporterem wojennym w czasach II wojny światowej włoskim, ale potem dość sprytnie przeszedł na stronę aliantów, potem napisał taką książkę, która teraz została wznowiona niedawno, która nazywa się Kaput i to jest jakby właśnie jego pamiętnik z czasów wojny, kiedy jeździł po różnych krajach. I potem drugą jego najbardziej znaną książką jest Skóra i to jest książka o Neapolu już na koniec wojny, kiedy już tam wyzwolili te Włochy alianci. To o Skórze coś słyszałam, ale nie czytałam żadnej z tych książek. Ale w każdym razie, on jest strasznym snobem, ten Malaparte. Mm-hmm. I strasznie dużo mówi o tym, jak to się tam buja z arystokratami. Mm-hmm. Na przykład właśnie Kaput rozpoczyna się od tego, jak on siedzi ze szwedzkim księciem, również artystą, malarzem, w jego domu w Szwecji, dochodzi do siebie, jako ten reporter wojenny, rozmawiają dużo, opisuje obrazy, które namalował ten książę, opisuje jego piękne arystokratyczne dłonie, jednocześnie wspomina, że te piękne arystokratyczne dłonie są bardzo podobne do jakichś tam dłoni, które widział gdzieś na jakiejś rumuńskiej wsi czy gdzieś, nie? Wiesz, jakby jest totalnym snobem. To są wspaniałe książki, on pięknie pisze i w ogóle... One są urzekające w tym sensie, właśnie do tego nawiązuje, że ta arystokracja jest przedstawiona w jakiś taki sposób wspaniale godnościowy, taki, że ci ludzie, o których pisze, ci książęta, oni są właśnie tacy, nie wiem, wrażliwi, nostalgiczni. Że to są jakby wspaniałe uczucia, które się tam pojawiają, a mimo to jakby kończysz rozdział czy książkę i dochodzisz do wniosku, ja pierdolę, typie. Check your privilege. Malaparte, po pierwsze check your privilege, a po drugie jakby kumamy, że piszesz o tym w swojej książce właśnie po to, że jesteś jebanym snobem i chcesz napisać, jak to się zadajesz z księciem Bernadotte. No ale a propos zadawania się z arystokracją, to wydaje mi się, że masz tutaj jakieś doświadczenia, o których oczywiście nie będziesz opowiadać, bo unikamy rozmawiania o życiu prywatnym w tym podcaście. Już wypadło mi z głowy. No. Ale chciałam tylko wspomnieć, że może jeden uścisk ręki od królowej matki. Może nie jesteś specjalnie obiektywna w tym, co opowiadasz, ponieważ masz historię jakby zadawania się z linią arystokratyczną. Nie polską, dodajmy. Dodajmy. Pozostawię naszych słuchaczy w słodkiej niepewności. Mhm. Ja też. Przechodząc w ogóle kłamiemy, ponieważ przyświeca nam hasło kurestwo, kłamstwo i kradzież. Tak, wszystko co mówimy musicie jakby brać pod uwagę, że może to być absolutne kurestwo, kłamstwo lub kradzież. Wszystko co robimy. Wróćmy do głupot. Dobra, bo ja tak oczywiście zaczęłam. Bo oczywiście tutaj pani literatka Marta Nowak. Oj, przestań, bo teraz będziesz cisać ze mnie bekę przez 4 odcinki chyba. No, myślę, że skończymy w połowie następnego. A mi się skończył autorzy. Już był Zebald, Malaparte, już nikogo więcej nie czytałam. Już tylko Blankę Lipińską. Tak, nikogo więcej nie czytałam. Uważaj, bo ci uwierzymy. Wiem, że czytałaś Władcę Pierścieni. Któż nie? I teraz przechodzimy do ciekawych rzeczy po naszych rozważaniach o szlachcie. Przechodzimy do wątku, który nas bardzo urzekł, więc chcemy się z wami nim podzielić. Jest to wątek na Twitterze. Mężczyźni Śródziemia jako
byli faceci, którzy zrujnowali ci życie. I to będzie wspaniałe ćwiczenie z tłumaczenia Avista. Tak, mam bardzo dobre, regularne ćwiczenia z tego co poniedziałek, kiedy streamuję na Twitchu i opowiadam ludziom różne straszne, niewyjaśnione historie. Często je czytam na bieżąco z Reddita angielskiego, tłumacząc symultanicznie na polski, więc ty zresztą jako zawodowa tłumaczka... Avista tłumaczysz. Znowu do mnie wyskakujesz z jakimiś mądrymi słówkami, Marta, uspokój się. Dobra, zamykam dziób. Kasia, dawaj. Ja pierwsza? Dobrze. No dawaj, bo to jest nasz ulubieniec, ja nie chcę go szkalować. Dobrze, więc Aragorn jako były chłopak, który zrujnował ci życie. Ma fundusz założony przez rodziców w banku, a mimo wszystko upiera się, żebyście dzielili się rachunkiem za obiad porówno, ponieważ jest spłukany. Ponieważ król Gondoru, ale ciągle kurwa obszarpany chodzi. Więc tak, jest to bad boy, który ma wersję do jakichkolwiek odpowiedzialności. Kiedyś był hot, teraz jest tylko irytujący. No ale czy Aragorn ma wersję do odpowiedzialności? Uważam, że to jest pewne nadużycie wobec mojego ideału mężczyzny. Przecież przez wszystkie trzy tomy próbuje unikać odpowiedzialności, jaką jest. A, może tak. Bo ja tylko romantycznie pomyślałam, że on jest jednak zaangażowany w te Arwenę. No, to nie chodzi tylko o związek, to chodzi o jego odpowiedzialność wobec... Przepraszam. Wobec rasy ludzkiej całej. Przepraszam. No i ostatnie, szampon źle działa na włosy, w sensie w cudzysłowie. Uważa, że szampon szkodzi włosom. Tak, ale nie. W sensie tak, ale Aragorn nie. To jedyny facet, którym jest dobrze w brudnych włosach. Poza ale to tymi... dlatego, że widać właśnie, że on przez ten stepy się tutaj przedzierał do ciebie. No niby Bohun. Że właśnie padał deszcz, ale nie, przepraszam, Bohun zawsze miał doskonałą fryzurę, nieważne ile przejechał konno. O ten step mi chodzi. Ale w każdym razie pamiętasz, jak mu w powrocie króla na koronacji mu umyli głowę i było to, to takie dziwne, miał taką długą brodę. A i tak był still hot. Still hot, but... Ale już taki osadzony, nie? Ale ta scena, kiedy Arwena wychyla się za tego... Jezu, i ja zrobiłam kiedyś takiego mema na początku pandemii. Ja, kiedy mój chłopak wraca po tygodniu do Warszawy, bo boję się, że zamkną województwo. I wiesz... Za tej kotary. Ale wspaniałe aktorstwo swoją drogą tam jest w tej scenie. I to faktycznie mogli to... zagrać tak doniośle i trochę pompatycznie, a mimo to zdecydowała się pójść w taką czułą i... No, ona ma te łzy w oczach. On tak, pamiętasz ten pocałunek elektryzujący kompletnie, kiedy widać mu język, jak on tam się rzuca. Nie pamiętam aż takich szczegółów. Ja odtworzyłam to tak, wiesz. Ale pamiętam, że są oboje bardzo szczęśliwi i tacy... I ona tak się śmieje, go tuli. Tak. Są absolutnie najsłodsi. Ale musimy przejść dalej. Chujowi byli. Lecimy. Chujowi byli. Sam jako były, który zrujnował się życie. Tak. Sam bardzo jest uczuciowy, ale ma załamanie nerwowe, jeżeli mu nie odpiszesz. Przez godzinę. Albo odczytasz i nie odpiszesz. Najgorzej. Kupuje tylko eko i nie pozwala tobie kupować tak, rzeczy, które nie są organiczne. Jego najlepszy przyjaciel teraz jest również twoim najlepszym przyjacielem i zawsze jesteś jak piąte koło u wozu. Nawet na własnej randce. O Jezu, biedny Sam. Biedna ta, jak ona miała na imię? Ta jego Różyczka. No, a w ogóle oni porodzili tam 17 tych małych hobbitów. Działo się tam. Sam, wiesz, cicha woda, brzegi rwie. Działo się w Shire. Burmistrz Shire. Ja to zawsze się po nim spodziewałam. Wigoru. Jakby jest to absolutnie biking, jakby by visibility. Samwise Gamgee zaludni ziemię. Ktoś musi, skoro Frodo spierdolił za ocean. No, rzeczywiście, bo w tym panie, no, tam rzeczywiście biking, no. Błagam cię, przecież jakby homerotyzm między Samem a Frodo to jest, było tak, pokoleniowe to przebudzenie. Prawda. No, tak. Pierwsi kowboje z Brogo Big Mountain. Absolutnie. No więc dobrze, Legolas. Nie powie nikomu, że randkujecie, żeby zostawić sobie otwarte opcje. A kradnie ci twoje rzeczy do włosów. Szampon i odżywkę. Ktoś ma z włosami. Tak, jakby druga skrajność spektrum, tak? Aragorn już w ogóle nie używa, ale Legolas będzie ci podkradał. I narzeka, kiedy widzi dziewczyny w koszulkach Trashera.
Myślę, że Legolas też ma bardzo wyrafinowany gust muzyczny i narzeka, jak puszczasz właśnie... W ogóle narzeka tak, na siebie, nie? Tak, totalnie. Narzeka na ciebie, jak puszczasz sobie playlisty bez guście. Mhm. Narzeka na ciebie, jak wpierdalasz Hambuksa 23. Generalnie on na ciebie i narzeka. I upiera się za każdym razem, jak do niego przychodzisz, żeby puszczać ci godzinę swojej muzyki, którą absolutnie musisz poznać. I potem chce, żebyś wyraziła swoją opinię na ten temat i to jedyne, o czym chce rozmawiać. Ma problemy z ojcem, ale to wiem już z Hobbita. Och, daddy issues... Bardzo. Ale to będzie już chyba... są inni bohaterowie tam, którzy mają problemy ze starym, ale na razie Gimli. Gimli kiedyś był zabawny, ale teraz już generalnie siedzicie w domu w dresie i chuj z tym. Jak odezwiesz się do niego podczas meczu, to już umarłaś. No i ma ogromną liczbę krewnych, którzy ciągle pytają was, kiedy potomek. No tak. I generalnie jest takim knurkiem, nie? Jest tym typem kolesia, który zostawia właśnie brudny talerz po pizzy przy łóżku przez 2 tygodnie. I ty przychodzisz do niego i mówisz, ja pierdolę typie, no ileś można. I namawiacie, żebyście jechali na Woodstock. O Jezu, tak, on jest brudasem z Woodstocka. Brudasem z Woodstocka. Dobra, ciągle się martwię, że zostaniemy skancelowane, ale lećmy dalej. Bo w cudzysłowie. Dalej jest Eomer, który pije wyłącznie... Kraft. Wyłącznie kraftowe piwa. Czy on tak nie wygląda? Ludzie przypomnieli sobie, jak wygląda Eomer. I nigdy nie zamyka się na to. I ciągle pierdoli o kraftowych piwach. A drugie jest dla mnie niejasne. Czym jest brooding? Nie wiem. Z drugie pozostaje dla nas zagadką. Ale jest nie tyle, co chłopakiem. A brooding, że hodowle koni. A, bo jest przecież... Koniarą jest. Bo przecież jest z... Brooding tego. Horses. Jak się nazywała ta kraina? Rohan. Z Rohanu. No i nie tyle chłopak, co bardziej błąd, który powtarzasz w kółko i w kółko. We have all been there. No i tak, być może. Faramir, to jest puszka Pandory. Więcej bagażu emocjonalnego niż mieści się w beingu nad głowami. 747. Jest mega słodki, ale po prostu nie może ojebać sam siebie. Nie może pozbierać się do kupy, no. Tak. No i poza tym ten waniliowy seks non-stop bywa troszkę nudny po jakimś czasie. Mówi, no mogłaś mieć króla Gondoru, ale... A pytanie, czy mogłaś? No właśnie nie mogłaś. Nie mogłaś. Dlatego musiała zadowolić się Faramirem. Teraz vanilla seks over and over nie again. Nie mogła, ponieważ nie zakocha się w mężczyźnie, tylko w cieniu człowieka. O Jezu, tak on... O Jezu. Nie pamiętasz tego? To powinno być w tym, że Aragorn jest chujowym chłopakiem. Kiedy mówisz mu, że jesteś nim zakochana, on mówi, nie kochasz mężczyzny, kochasz cień człowieka. Mm-hmm. Przecież to jest tak chujowy, fuckboyski tekst. Bardzo. Najgorsze na spławienie dziewczyny. Nie kochasz mnie, kochasz ideę mnie. Jezu. I uwaga, Boromir. To jest gruba buła. Tragiczne połączenie kompleksu mniejszości i bardzo wrażliwego ego. Pamiętamy wszyscy na Radę Uelronda, jak się podkurwił na Aragorna i już miał jakieś wąty. Wiadomo. Nigdy nie usłyszał słowa nie i nie jest do tego przyzwyczajony. Mm-hmm. I naprawdę, naprawdę uważa, że małżeństwo to jest to, co naprawi wasz związek. Boromir i Faramir to powie zjebane rodzeństwo wśród ziemia. Tak, na szczęście jakby szybko umiera i jest w kłopocie. Frodo. Frodo, czyli najgorszy bohater Władcy Pierścieni. Frodo ma oczy jak łania i ciągle kurwa się męczy. Nie, w sensie... Sticky, sticky, sticky. A, sorry, przepraszam, bo tak z, po prostu już te jego gierki z robieniem wielkich oczu już są kurwa nudne. Tak, już trochę nie działają. Tak. Poza tym jest totalnym leserem i w życiu dnia nie przepracował. No i myśli, że jest moralnie lepszy od wszystkich innych i jest to przekonanie, które jest totalnie nienaruszalne, jest totalnie tego pewien, ale w ogóle nie ma do tego najmniejszego powodu. Tak, zupełnie niezasłużone przy okazji. To no, prawda, ale still kinda hot. No i nie, no i jednak jednocześnie Frodo w kompletnie randomowych sytuacjach po prostu ślina leci mu z ust, robi dziwne oczy. I jest bezużyteczny i musi załatwiać sprawę za niego. Jest bezużyteczny, musisz załatwiać sprawę za niego, wlec go za nogę. I plus ma tego irytującego przyjaciela, który ciągle twierdzi, że wasz związek jest do dupy i gdyby nie on, to Frodo byłby wolny i mógłby z nim imprezować i chodzić po klubach i ty jesteś ostatnią rzeczą, która jakby jest kotwicą u jego nogi i powinien cię rzucić już dawno temu. I ma jeszcze jednego przyjaciela, który jest generalnie totalnym creepem i wszyscy uważają, że jest zły i jest chujem, ale Frodo go broni.
Ale to ja mówiłam o Gollumie. Myślałam, że jest sam sobie. I ma drugiego przyjaciela, który jest w nim zakochany. On ma samych nieprzyjemnych przyjaciół. Nie chcemy z nim być. Nie. O, Gandalf. Grube. Zghostujecie wtedy, kiedy potrzebujesz go najbardziej. A potem przyjdzie do ciebie i będzie uważał, że powinnaś być mu wdzięczna, że wrócił. I w ogóle nie uważa, że to jest problem, że zniknął. Tak, taka byłam wkurwiona zawsze na Gandalfa, że znikał, jak wszyscy go potrzebowali. No, po prostu radź sobie. Hobicie zwłaszcza, nie? Tak. Prawdopodobnie słucha jakiegoś... Założył go. A, prawdopodobnie założył jakąś chujową kapelę, która gra progresywnego rocka i wciąż odkrywa się na nowo. Oraz jest tak zwanym weed sommelier. Sommelierem trawy. Oh my God. Jezu. I jeszcze po prostu ukradnie ci rower z garażu, tak jak ukradł tego Mereasa z stajni Rohanu. Wszystkie chodziłyśmy z Gandalfem kiedyś. Wszystkie. No, tak. No. End. Co tu robi End? Kto by chciał umawiać się z Endem? Główny End. Doba ma tylko 24 godziny, typie. Podaje ci grzyby, kiedy się nie spodziewasz? Nie, podaje ci grzyby niewiadomego pochodzenia. A, przepraszam. Mm. No i poza tym, typie, co wydarzyło się z twoją byłą żoną? Straciłeś ją? Spoko, ale możesz podać więcej szczegółów, bo to jest trochę dziwne. Straciłeś ją? Czy straciłeś też troje małych enciątek i dlatego nigdy nie starcza ci do pierwszego, bo płacisz trzy koła alimentu? Haldir. Nie wiem, jak można się czepiać Haldira. No, jest to też postać w filmach dość poboczna. W książkach też. Mm-hmm. Ale przeczytaj, Kasia. Zobaczmy, jakie są zarzuty do Haldira. Więc w kółko jesteście razem i zrywacie, ponieważ on żyje dla dramy. Ale jak to? Nic tego nie sugeruje. Może w Silmarillionie? Coś nie wiem. No chyba chodzi o jego relacje generalnie elfów z ludźmi. A, dobra. Sojusz elfów z ludźmi, dobra. Jakby, że tutaj raz walczymy razem z nie. Okej, kumam. A, i tak zwane backhanded compliments, czyli komplementy, które można czytać w dwie strony, jako obrazę albo faktyczny komplement. To scena w Lorien. Mm-hmm. Oraz jest influencerem, który ciągle próbuje przekuć wasz związek w content na swoje social media. Tag yourself. Ups. Elrond. Elrondzie nigdy nie pomyślałabym o kimś innym niż o Dedim. No właśnie. Właśnie, Elrond. Jezu, typie, jesteś rasistą. Typie, to było troszkę rasistowskie. Zamawia za ciebie w knajpie. No oczywiście, bo jest Dedim, więc zamawia za ciebie w knajpie, proszę cię. Czemu to ma być coś złego? I nigdy nie przeprasza za nic, nawet jeżeli jest to jego wina. I Sildur nie wrzucił tego chujowego pierścienia w ogień. Elrond tam był, a potem zwołuje te rady, jak gdyby nigdy nic. Radźcie sobie, hobbity. Ja wypierdolę tutaj na tym statku do krain za morzem. Tak, zabieram córkę i nara. Zabieram córkę, pierścień swój, elfi i mam wszystko w dupie. Nie no, ale Elrond jest totalnie Dedim. Jest absolutnym Dedim. Ale w ogóle powiedz mi, co stało za tym castingiem? Czytasz Władcy Pierścieni i Tolkien pisze, elfy, jakby smukłe, gładkie, pięknolice. A chuj, bierzemy agenta Smitha z Matrix. Nie wiem, ale pamiętam, że jak jako kilkulatka obejrzałam pierwszego Władcy Pierścieni, to oczywiście zakochałam się w Aragornie i zakochałam się w Arwenie, ale też miałam w sobie jakąś fascynację Elrondem. No bo jest Dedim, ale nie jest klasycznie piękny, umówmy się. Jest interesujący pod względem wyglądu, ale... Elrond jest bardzo spoko, uważam. To co się tak do niego przyjebałaś przed chwilą? Nie wiem, ale Haldir uważam, że to też jest bardzo spoko. W ogóle jakby ten typ takiego męskiego elfa jest generalnie hot. Poza Legolasem. Bo Legolas jest takim, wiesz, twinkiem, nie? No, w sumie taki książę. Taki książę, taki z tymi włosami, wiesz. Mm. Taki jest też młody, to jest Orlando Bloom, a jakby ci bardziej, te bardziej okrzepłe męskie elfy są bardzo hot. Zahartowane w boju, takie co już pamiętają tam drugą erę czy coś, nie? Dobra, Theoden, Ultimate Daddy, Ultimate Granddad. Więc ten motyw Daddy Dom, czyli dominującego tatuśka, już zrobił się trochę stary i nudny. Przebrzmiał, nie? I generalnie nie jest to warte
wysłuchania kolejnego monologu o tym, jak muzyka dzisiaj to tylko jakieś durne umpa-umpa. Jest, totalnie go widzę, nie? Jak tak ci gada. Tak, narzeka, że się teraz na komputerach robi muzykę. Dzisiaj, Kasienika, no dzisiaj to w ogóle młodzi nie znają, nie? Na syntkach robią. Zbigniew tak. Hołd słyszy Śródziemie. A, tak, pojechaliby do Jarocina, dowiedzieli się, co to jest prawdziwa muzyka. I jego występ w lokalnym przedstawieniu, lokalnej interpretacji Hamleta pozostawia wiele do życzenia. Boże, nie. Teoden w ogóle nie jest kategorią chłopak, jest kategorią stary twojego chłopaka. Tak, tak, bardziej w tę stronę. Denethor nie umie zachowywać się przy stole. Nie. Czemu w ogóle o tym pomyślałaś, dziewczyno? Zgadzamy się chyba. Absolutnie. Spot on. No i oczywiście Denethor ma też ogromne kompleksy. Mm-hmm. I ma impostor syndrom, który jest jakby kurwa uzasadniony. Bardzo. I dwóch dorosłych synów, którzy są bardzo hot, co też może utrudniać związek. Nie wiem, oni mnie jakoś nigdy nie jarali. Ja jestem tak? bardziej... Ani jeden, ani drugi? Nie, ja jestem bardziej vibe dorosłe elfy. Rozumiem. Ustaliłyśmy to w sumie już. Tak, ale rozumiem, no oni nie są brzydcy, tylko każdy ma jakieś takie od razu widoczne problemy osobowościowe, no tak. Że już to jest terno. To racja. Haldir je przynajmniej ukrywa. A teraz Gollum, a który na 100% ukradnie ci kiedyś portfel. Albo chociaż wyjmie z niego stówę. Nie chcę, żebyś miała jakichkolwiek przyjaciół. I odmawia przestania mówienia o sobie w trzeciej osobie. Wyobrażasz sobie? Nie. I jesteś z typem, nie? I on na przykład mówi, wiesz, Marcin idzie do lodówki, zobaczy, czy jest jeszcze lasagna. Marcin świetnie się dziś spisał w pracy. Doszłaś, bo Marcin tak. O Jezu, nie, Marta! Przegięłaś, dawaj dalej. Isildur. Jezu, gdzie myśmy zaszły? Daleko. Isildur to raczej nie ex-chłopak, tylko jakiś taki romans wakacyjny, o którym decyzję podjęłaś bardzo nietrzeźwa i bardzo generalnie nie w sosie. Pracuje w bankowości. I to inwestycyjnej. Oraz okazuje się, że ma żonę. Myślę, że tak. Isildur generalnie nie jest najlepszą partią. No, oraz bardzo. Obiecuje coś, a potem tego nie robi. I potem cię gazlajtuje jeszcze za to. Gazlajtuje cię za to i generalnie nie można mu ufać. Zdecydowanie. A Bilbo. Bilbo jako... Gdzieś mi się zapędziły, nie? Wow. Ma alergię na dobrą zabawę. A uważa, że powinnaś poszerzyć swoje horyzonty i chce, że bardzo nalega, żebyś przeczytała Kerouaka? Jak się Kerouaka. Kerouaka, przepraszam. Jezu. Nazywa się self-made manem, chociaż odziedziczył dom. Oraz znikąd jest ni stąd, ni zowąd, nagle robi tą taką minę, jak pokazuje Frodowi, jak Frodo pokazuje mu pierścień. Czemu tego tu nie ma, nie? Myślałam, że zmierzę do tego, że nagle znika. Nie, ale to też. Wraca nagle po znika. Roku z kumplami. Nagle znika i wraca po roku z kumplami, ale też nagle w momentach kompletnie nieprzewidzianych wychodzi z niego bestia. To prawda. Bardzo on. Nie znoszę Bilba swoją drogą. Jezu, Saruman. Za dużo czasu spędza na Reddicie. Ma doktorat z filozofii i musi o tym wspomnieć w każdej rozmowie. I totalnie cię zdradza na bank. Tak, zgadzam się, no. To jest bardzo... Nie wiem dlaczego, ale... Ale Saruman uważam, że też dużą wagę przywiązuje do estetyki. I ma taką minimalistyczną chatę, całą, wiesz, beton architektoniczny i czerń, i szkło. Tak. I jest dla niego ważne. I chodzi do barbera. Chodzi do barbera. I ma całą szafkę olejków do brody. Tak, i ma takiego przydupasa, który się nim jara. Ale on traktuje go z wyższością. Tak. Tak jak ciebie zresztą. Tak. I teraz dochodzimy do przydupasa. Tak. Jak on się nazywał po polsku? Grima, robaczywy język albo gadzi język, zależy gadzi od przekładu. Język, albo robaczywy język. Więc tak, na 100% cię gazlajtuje. Nigdy nie zmienił pościeli. Nigdy. Prawda, na pewno. I wymień 5 ich piosenek, puzerko, bo masz koszulkę czyjegoś zespołu. Jezu, on jest też takim creepem. Myślę, że on na pewno po zerwaniu odzywa się do ciebie
i sączyć takie jakieś słówka typu... Piszę do swoich przyjaciół. Piszę do swoich przyjaciół. Próbuję się dowiedzieć czegoś, co robisz. Próbuję się dowiedzieć, co robisz i potem napomyka o tym w jakiejś rozmowie z tobą, której nie chcesz, tak żebyś wiedziała, że on o czymś wie, jest generalnie najgorszym creepem na świecie. Powinniśmy zrobić taki wątek z jakąś inną franczyzą, wiesz? Bo jesteśmy w tym bardzo dobre, uważam. O byłych? Tak. O byłych albo, no, coś w tym stylu. Jezu, główny Nazgul. Zaraz ja? Mhm. Główny Nazgul, chociaż generalnie widać, że sam jest troszeczkę niebinarny, to mimo to nie szanuje zaimków nikogo innego. Słucha screamo, także uszy ci rozpierdala. I nie zapostuje żadnych waszych wspólnych zdjęć na Insta, bo szkodzisz jego estetyce. Czyli może się generalnie skumplować z Sarumanem. No, w sumie to się kumpluje z Sarumanem. A, fakt. Chociaż, czemu nie ma Saurona w tym? Zaraz go wymyślimy, dobra, leci ostatnim. Bo tutaj ostatnie na special request mamy Thorina. A z historycznych postaci najbardziej utożsamia się z Lordem Byronem. Co już jest okropne. Coś Lord Byron super, utożsamianie się z nim chujowe. Zgadzam się. A ciągle chcę, żebyś zapewniała go, że jest bardziej hot niż twoi byli. O, tak, totalnie. Thorin miał te issues. A i tak, nie nazwie cię wprost golddiggerką, ale tak naprawdę myśli, że nią jesteś. To jest w punkt. To jest akurat w punkt. Bardzo. No, co powiesz o Sauronie? Nie czytałam Silmarillionu, więc nie wiem. Ale nie, ale w ogóle z filmu samego, nie? Bo jest to generalnie koleś, który uważa, że jakby powinna ci wystarczyć sfera duchowa i jakby tak. Nie powinnaś od niego oczekiwać niczego więcej, bo jest tylko okiem, więc jakby nie licz na dobre ruchanie, dziewczyno. Totalnie czyta twoje wiadomości na Messengerze. Czyta twoje wiadomości na Messengerze, totalnie. I przegląda ci telefon, kiedy nie patrzysz. O Boże, tak. Ale kupuje ci biżuterię na wszystkie okazje. Kupuje ci biżuterię na wszystkie okazje i jest właśnie takim domem też bardzo, nie? Mhm. Ma masę przydupasów, którzy mają swoich przydupasów. Ale ma trust issues mocne. Ma mocne trust issues, ale też myślę, że wozi się dobrą furą. Generalnie jest takim bossem mafii trochę. Tak, rozgryzłyśmy to, Marta. No, ale totalnie jakby nie lubisz jego gangu, bo są brzydcy i śmierdzą. Tak, generalnie wpadł w złe towarzystwo. Trochę. Ale mógł być wielki i ty w nim to widzisz. I myślisz, że go z tego wyciągniesz, z tego syfu. Nie, on ma za dużo skłonności autodestrukcyjnych. No. Poza tym tak naprawdę jest gejem. Myślisz? Mhm. Czemu? Mam taki vibe. Nie wiem. Ja w ogóle nie rozpatruję go w tych kategoriach. No tak, bo jest w sumie okiem. No. Ale i czujesz się bardzo progresywna, że z nim jesteś, bo właśnie nie jest typowym chłopem, tylko... Tak, ale wiesz, te dwie wieże, jakby takie... O kurde, Kasia, nigdy nie pomyślałabym o tym. Ale myślę, że na pewno jest gejowski porno z jakimś, który nazywa się Dwie Wieże. O, nie jeden. Drużyna pierście. Powrót kurde. Panie Tolkien, co pan wymyślił? Tam i z powrotem. Jezus Maria. To jest moment, w którym... Bo powinniśmy skończyć. No, bo już doszło tam i z powrotem. Aż Czitek się zmartwił i przyszedł zwilizać ci łydkę. No. Czitek, wszystko okej. Okay. Zaraz zbierzemy stado. Tak. Obiecujemy. No dobrze, kochani. Zostawiamy was z tymi refleksjami. Dajcie nam znać, z którą z postacią z Władcy Pierścieni miałyście lub mieliście podobne doświadczenia. Właśnie, Kasia, a ty miałaś z kim? Wszystkimi. Ta, to ma bogate życie erotyczne, uczuciowe. Nie, no... Powinniśmy jeszcze przerobić tak dziewczyny w ogóle z Władcy Pierścieni, nie? Tak, zrobimy to w następnym odcinku, totalnie i same to napiszemy, bo chyba nie ma takiego trendu. Nie ma, nie ma, my to zrobimy. A mówiłyśmy chyba, które, że byłyśmy z którymś z nich, każda z nas. No, ty utożsamiałaś się bardziej z Eowyną, ja się bardziej utożsamiałam z Arweną, bo kochałam Viggo. Nie, ale chodzi mi o któregoś z tych typów. Z Gandalfem byłyśmy wszystkie. Z Gandalfem chyba każdy był, bo to jest ghoster, nie? Ten, co cię zghostuje, jak najbardziej go potrzebuje, który gra w progresywno-rockowej kapeli i ciągle wymyśla się na nowo i ciągle jara trawę i ja też na pewno byłam z typem Theodena, czyli kolesiem, który narzeka na współczesność, jest generalnie daddy dom i, tak, i bukuje ci w czasy. To jest taki miks Elronda i... Jezu, teraz, czy teraz ci przyznałam, że miałam
Tak. Wytniesz to. Jasne. Tak, dobrze, że to ja zajmuję się edycją tych filmów. Tak, no więc w następnym odcinku przerobimy Dziewczyny z Władcy Pierścieni. Więc macie na co czekać do następnego tygodnia. Przypominam, że są aż dwie. Widzimy się co tydzień w sobotę o 19:00, a poza tym założyliśmy właśnie dzisiaj naszego Instagrama, więc zapraszamy Was na Powiedz Siostro na Insta. Tak. I żegnamy się z Wami. Dobranoc lub dzień dobry, w zależności od tego, kiedy nas słuchacie. Miłego dnia, miłej nocy. Niech Wam się przyśni ulubiony bohater Władcy Pierścieni. Pa, pa. I Miss Husari.